futbolu wiedzą, jak się obydwie drużyny plasują, co sobą reprezentowały, tym bardziej ta piłka była, jest i zawsze będzie strzesiła się olbrzymim zainteresowaniem właśnie ze względu na swoją nieobliczalną i niewiadomą z Legionowia. Doświadczonego Migierskiego przejęli gospodarza, ale tutaj natychmiast Aaron Stasiak. Bardzo ładna gra ciałem, bardzo ładnie się zablokował. Panie trenerze, to reprezentant Polski do lat 20 kilka występów zanotował w kadrze Jacka Magiery, Aaron Stasiak. No Jacek miał tam bardzo ostrą taką selekcję, więc na pewno te umiejętności, które on prezentuje i na pewno tutaj również będzie pytał nas o opinię tego meczu, chyba że jeden z jego przedstawicieli sztabu też na meczu jest być może obecny. Strobecki, sezon 2014-2015 w barwach Legionowi, obecnie lewego pomocnika Górnika Łęczna. Tak, to bardzo ładnie zachował się speaker, przypomniał, że jest wychowankiem Legionowi pan Stromecki. Baranowski. Przeszczęcie do Arona Stasiaka, ten przyjął, ale niezbyt dokładnie i już w kontrataku gospodarze, chociaż tutaj też zabrakło dokładności takiego wypieszczenia podania Kaczorowskiemu. Kierpka do Sasina. Ale patrzymy na doświadczenie linii defensywnej Górnika. Sasin 36, Midzierski 35, Leandro 36 lat. Najmłodszy w tej czwórce jest Baranowski, który ma lat 29. No proszę, a już też mówiono o takim zawodniku, że niedługo będzie kończył karierę. Takie zawsze były opinie. O trenerze, być może dlatego to doświadczenie sprawiło, że Górnik Łęczna ma trzecią najlepszą obronę ligi po Olimpii Elbląg i wiceliderze Widzewie Łódź. Tak, z tym, że oni też przeżywają w tej chwili kłopot, także sądzę na twoje pytanie, że tutaj będą grali z takim pewnym, prawda, wyrachowaniem, bo jednak ten remis im daje również awans, a oni trzy ostatnie mecze, żadnego z nich nie wygrali. Prawą stroną atakują goście. Zatrzymany Goliński. Gwizdek arbitra i coś trzeba będzie wyjaśnić, bo Stromecki w starciu w środkowej strefie boiska ucierpiał tym piłkarzem Legionowi, który chyba za mocno popracował łokciem. Takie mam wrażenie, jest Oskar Koprowski, jeden z dwóch młodzieżowców dzisiaj w wyjściowym składzie zespołu Bogdana Jóźwiaka. Tak nieoficjalnie, półoficjalnie Bogdan Jóźwiak żegna się po tym sezonie z Legionowią. To trener, który przypomnijmy ma papiery na to, aby prowadzić zespoły w wysokich klasach rozgrywkowych i też wiadomo, że moim zdaniem dobry wariant Michał Piros, asystent trenera Jóźwiaka, ten, który doskonale zna piłkarzy, szatnie, pozostanie tutaj z tym, że w trzeciej lidze już w roli pierwszego szkoleniowca. No ciekawy jestem właśnie, co przekazał, bo tam Jóźwiak, pamiętam, że kiedy jeszcze grał Wiśle, tam był sprowadzany, bardzo dobrze zaawansowany technicznie, doskonałe rozpoznanie pola gry. Dobry zawodnik, nawet bardzo dobry zawodnik drugiej linii. Pirosa znam, bo to jest były zawodnik wychowany w Hutnika Warszawa i sądzę rzeczywiście, że tą opinię, którą dałeś, jest uzasadniona, a prezes Ziomski wie, co robi, bo on zna tych ludzi bardzo dobrze. Zresztą miał też bardzo ciekawą przeszłość. Po zagraniu cierpki rzut rożny dla drużyny gości. Na razie poza boiskiem cały czas Marcin Stromecki, a zatem w dziesiątkę lider piłkarskiej drugiej ligi. Do narożnika boiska zmierza Aaron Stasiak. 5 bramek w 29 występach, 21-latka w tym sezonie. Tylko 4 piłkarzy Górnika w polu karnym. Jest dośrodkowanie, niezły strzał, ale obok słupka. Dobrze przymierzył Baranowski. Ta dwójka środkowych obrońców Górnika Łęczna szalenie groźna przy stałych fragmentach gry, bo dysponują znakomitymi warunkami Baranowski, ale przede wszystkim Midzierski i obaj mają na koncie po 2 bramki w tym sezonie. Tak, ale tak tutaj patrząc w tej chwili na warunki fizyczne, no na pewno oni wyraźnie przewyższają tutaj chłopców z Legionowi. Tym niemniej stałe fragmenty gry już od wielu, wielu lat są w tej chwili, jeżeli chodzi o taktykę gry, najlepszych drużyn świata, są jednym z najważniejszych elementów w budowaniu taktyki gry. Rubeka, odwzdane przewinienie. Romecki wrócił, to ważna informacja w komplecie Górnik. Przypomnijmy tylko, że w tej chwili trzeba powiedzieć, że nie widzę jakiejś takiej zdecydowanej przewagi tutaj, jeżeli chodzi o Górnika Łęczny. I tutaj bardzo spokojnie gra, bo tutaj ta presja jednak jest bardzo duża. Może dlatego, że o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Górnikowi wystarcza remis w tym meczu, niezależnie od wyników spotkań w Łodzi i Katowicach. Tymczasem gospodarze, piękne obiegnięcie, bardzo ładnie na prawą stronę, jest dośrodkowanie, Midzierski się minął z piłką, ale wyjaśnia sytuację, środkowy obrońca Górnika Łęczna.
krótkie zgranie Wojciechowskiego, ale piłka do Stasiaka nie dotarła. Ale to była dobra akcja Legionowi, bardzo ładne obiegnięcie na skrzydle, nie wykorzystał partner. Dobre dośrodkowanie Małka. Cenił inaczej. Myślę, że jeżeli dzisiaj piłkarze to spotkanie Legionowi traktują jako okno wystawowe, no to Małek i bramkarz Podleśny to są te nazwiska, które no nie powinny mieć problemu, czy Podliński chociażby, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem klubu. Zobaczymy. Ta przerwa znowu nie będzie specjalnie długa. Wszystko ze względu na pandemię COVID-19. Baranowski, Sasin. No, doświadczony zawodnik, a najbardziej z tej całej drużyny. Poprowski. Kolejne zagranie do Małka. Małek i Leandro. Świetnie przypilnował Leandro prawego ofensywnego gracza gospodarzy. I Kostrzewski. Tej ostatniej 34. kolejki odbywają się o tej samej godzinie, o godzinie 17. Przerwie meczu. Dowiedzmy się Państwo. Cierpka. Stromecki. Leandro. Kapitan Górnika. Midzielski. Zobacz, to zdecydowanie za wolno, spokojnie to robi rzeczywiście Górnik Łęczna, ale troszeczkę tutaj się wymaga już od drużyny, która chce awansować, troszeczkę większego po naprawdę pomysłu na grę. Bartosz Śpiączka, uciekła mu jednak piłka spod stopy. Tak, tym bardziej, że pomijam sytuację, która dotyczy Legionowi, drużyna już pogodzona ze spadkiem, ale to jest, pamiętajmy, zespół, który potrafił wygrać ponad miesiąc temu, w połowie 13 bodajże czerwca, na Widzewie 2-1 i te bramki Legionowia zdobywała w końcówce meczu. Zatem granie tutaj Górnika na 0-0 to wcale nie musi być taki spokojny awans do pierwszej ligi. Tak, jest to bardzo brutalna grupa. Przypomnijmy, no jeszcze raz wracając do Widzewa, bo też być może za chwileczkę na tym stadionie padnie bramka. Widzew przegrał już u siebie ze Skrą Częstochowa, nie tylko z Legionowią. Także ta grupa jest bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Ja tylko w tej chwili widzę, że tutaj no, Cierpka, to on widzę jest takim ubezpiecznikiem, jeżeli chodzi o grę środkowych obrońców. W tej środkowej strefie on to ubezpiecza, ale oni nie uczestniczą w ogóle w grze ofensywnej. To jest oddanie Cierpka, piłki. Cierpka, mam wrażenie, jest w tej chwili też tym zawodnikiem, który najwięcej tej gry szuka do przodu w środkowej strefie boiska. Tak, ale on raczej też będzie operował podaniem i musi to robić, bo ta pozycja go do tego obliguje. I oni nie wchodzą, nie zdobywają terenu. 45 metrów różnicy między linią napadów, a grają w składzie trzyosobowym, a dwoma środkowymi obrońcami przy szeroko ustawionych bocznych obrońcach. Widzierski. Baranowski. Tak, to jest zagranie na błąd. Bartosz Śpiączka, ta piłka gdzieś tam od biodra napastnika Górnika Łęczna odbiła się, wyszła poza pole karne drużyny gospodarzy. Cierpka. Dobrze ustawiono, bardzo ładnie tu reguluje, w tym takim na wierzchołku trójkąta jest pomiędzy dwoma środkowymi obrońcami. Sasin. Wojciechowski. Paweł Wojciechowski, natychmiast koło niego pojawił się Koprowski, od autu Łęcznianie. No i dobry ślizg Koprowskiego. Jeszcze raz Wojciechowski. Cierpka. Sasin. Ale też widać, że te 20-30 metrów przed bramką Podleśnego dobrze przesuwają w defensywie gospodarzy. Nie zostawiając na razie zbyt wiele pola do gry drużynie z Łęcznej. Leandro. Jeszcze nie koniec. Goliński, Wojciechowski, interwencja Podleśnego. Jednak skrycie mnie tak. Grają bardziej na ilość zawodników zgrupowanych w tej strefie obrony niż na umiejętność obrony. Bo jednak ten strzał, no szczęśliwy, że bardzo dobrze zachował się jak zwykle bramkarz. 12 występ Damiana Podleśnego w tym sezonie. Kaczorowski. No, tak mi się przypomniało, że Ryszard Kaczorowski, prezydent Polski na uchodźstwie swego czasu, jest honorowym obywatelem Legionowa, panie trenerze. Tak, zgadza się. No tak przy okazji nazwiska prawego obrońcy zespołu gospodarzy. Świętej pamięci prezydent, który zginął w pamiętnej katastrofie smoleńskiej. Bardzo dobrze Baranowski. Sasin. Kostrzewski. Patryk Rojek dzisiaj w roli rezerwowego bramkarza. Dwóch młodych bramkarzy, ale tak powiedziałbym gdzieś na poziomie między drugą a pierwszą ligą. Ma w tej chwili Kamil Kiereś. Tak, kolory się bardzo różnią, ale pomyłki są bardzo duże.
Znowu Małek pokazał się po prawej stronie, tymczasem Podliński do Koziary. Teraz Małek. Przed nim Leandro. Małek będzie dośrodkowanie. Głęboka wrzutka w zasadzie. Poszukał tutaj bliższego słupka i strzału. Zaskoczenia Kostrzewskiego. Małek, pierwszy rzut rożny dla gospodarzy. Bardzo dobra akcja, sprytnie to zrobił. W ostatniej chwili dobra reakcja bramkarza. A myślę, że Małek to jest na dzisiaj taki zawodnik, który tutaj w Legionowie może grać ostatni mecz. 22 lata, dwie bramki w tym sezonie. Jedyną szansą tej drużyny, tak żeśmy wnioskowali z rozmową z prezesem Ziomskim, to jest chyba patronat firmy, przyznanie stypendium poszczególnym zawodnikom. Dośrodkowanie Koziary, piłka przed linią pola karnego. Wziął to na siebie Cierpka. Po co? Ale dobry chwyt. A trzeba przerwać grę, bo Cierpka, nomen omen, ucierpiał. Tak, w tym starciu o piłkę. Po strzale, mocnym strzale za linii pola karnego zawodnika gospodarzy. A tym strzelającym był właśnie Małek, o którym już dzisiaj parokrotnie wspominaliśmy. Tak, bardzo interesująca akcja i bardzo ładnie tu się prezentował. Baranowski. Z tego co widać, nie tylko u nas, ale na innych sąsiednich stadionach nie mamy żadnej, powiedzmy sobie, interwencji tutaj Rafała Patyry. Tak na razie bramek również na innych stadionach nie ma. Świetny Paweł Małka. Kaczorowski. No, wydłużyli teraz pole gry Łęcznia. Łęcznianie idą do ataku, ale tutaj Legionowa na razie robi to spokojnie, za późno. Oj, tutaj się pobawił Podleśny. Nie wolno tego robić. Kupił śpiączkę, ale to może być ostatni raz, kiedy dał się oszukać doświadczony napastnik Górnika Łęczna. Stadion co prawda jest pod lasem, ale tego niech Podleśny więcej nie robi. Aron Stasiak. Jak zawsze celna uwaga. Trener Andrzeja Strejlała, z kontratakiem ruszają gospodarze, to wszystko bardzo sprawnie. Zatrzymał Cierpka w środkowej strefie boiska, leży. Choroś. Tymczasem Stasiak do środka i tutaj próba strzału z dystansu, kapitalne uderzenie Stromeckiego i też bardzo dobra interwencja Podleśnego. Tak, tam nie widział arbiter, taka była ocena. A był świetnie ustawiony przy tej kontuzji w tej chwili. Bardzo ładnie, że przerwał grę. I chyba będziemy wymagali interwencji, chyba pomocy medycznej. Daniel Choroś to jest dzisiaj kończący 23 lata zawodnik gospodarzy. Natomiast przed momentem widzieliśmy, trenerze, powtórkę tego naprawdę dobrego, soczystego, celnego strzału Marcina Stromeckiego i dobrą interwencję Damiana Podleśnego. Dobrze to świadczy o Stromieckim. Wychowanek Legionowi strzela w tym momencie bardzo ostro na bramkę swojego, prawda, klubu, który go wychował. I tego żeśmy się spodziewali, zresztą i nasi koledzy w studiu również, że te mecze będą w tej atmosferze przebiegały po tym trudnym okresie, jakim Polska w swoim czasie przeżywała. Mamy chwilę przerwy, a zatem raporty ze stadionu w Łodzi i Katowicach. Bardzo proszę. Troszeczkę nie popatrzył, że tam nikogo nie ma, Marcin Rackiewicz. I widzewiacy przejmują po raz kolejny piłkę. I ciekawych akcji oglądaliśmy w meczu w Legionowie. Widzew ma co prawda przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Na razie nie przekłada to się na konkrety w ofensywie. Aktywna jest lewa strona. Tam najczęściej operują piłką, tak jak to zresztą było przed chwilą widać, zarówno Kordas, jak i Gutowski. Tak wygląda sytuacja w Łodzi, na razie bez bramek i bez strzałów. Natomiast w Katowicach ciekawa sytuacja, ponieważ mecz zaczął się z 2-3-minutowym opóźnieniem. To jest na pewno informacja ważna dla tych wszystkich, którzy oglądają na bieżąco te wydarzenia w multi drugiej lidze. Natomiast jeżeli chodzi o boiskowe wydarzenia, GKS Katowice ma minimalną przewagę. A zatem raporty ze stadionu w Łodzi i Katowicach. Bezbramkowe remisy w Łodzi i Katowicach, bez bramek na razie także na stadionie w Legionowie, gdzie gra lider drugiej ligi Górnik Łęczna z drużyną, która wybiera się w następnym sezonie na nieco krótsze wyjazdy, bo grać będzie w zarządzanej przez Łódzki Związek Piłki Nożnej trzeciej lidze. Zaskakująca jest tylko informacja o poślizgu 3-minutowym. Pewno wyrównamy to wszystko w przerwę, żeby to się dalej zaczęło w tych samych momentach na wszystkich trzech boiskach, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Bartosz Piączka, Kaczorowski. Sprawny, zwiewny, szybki zawodnik. Zembrowski. Przedłużara. Dobrze rozegrane, to brawa dla trenera. Kluska. Pracę, mimo tego przedostatniego miejsca, jak na razie
Dobrze spisuje się Legionowie. Choroś. Koprowski. Kluska. Ciasno zrobiło się tam w okolicach trybuny, tam gdzie jest jedyny zacieniony fragment boiska. To jest to miejsce, gdzie przynajmniej w tej chwili może grać się jeszcze w miarę komfortowo. W zasadzie 95% placu gry odsłonięte, narażone na promienie lipcowego, bardzo mocnego słońca w Legionowie. Michał, mamy mądrych zawodników, to w każdej klasie rozrywkowej szukają cienia przecież. Nasi zawodnicy zawsze byli wygodni. To był żart oczywiście, przy całym szacunku. Jest jednak trudna pogoda, ale zawodnicy nasi to jest w jakimś sensie, jeżeli ich nie zawód, to mini zawód czy półprofesjonalizm, są do tego przygotowani. Małek. Zambrowski. Tak, jednak gra chyba Podleśny. Kamil Kieryś jednak zdecydował się na wariant, powiedziałbym, bardzo ostrożny. Najpierw defensywa, potem zobaczymy, gdzieś się gospodarze może pomylą, może przejdziemy do szybkiego kontrataku, ale jest to troszeczkę karkołomna decyzja. Proszę. Zagranie w kierunku Podlińskiego, teraz mają okazję gospodarze. Od rzutu rożnego rozpocznie Legionowia, tam przez moment wydawało się Trubecha będzie miał okazję do tego, aby po przyjęciu piłki oddać strzał w kierunku bramki Kostrzewskiego. No i w tej chwili widać organizację gry w obronie. Żaden z napastników nie zostaje, mimo że Michał słusznie podkreślałeś, że będą trójkę atakowali. Teraz najpierw bronimy. Wszyscy są w polu karnym, cała drużyna Łęcznej. Tylko dlaczego aż czterech zawodników się wycofało z zespołu Łęcznej, tego nie rozumiem. Marcin Kluska, pięciu jego partnerów w polu karnym. Krótko zagrał to Kluska z Koziarą. A, taki ciekawy wariant. Poszukali tutaj, widać. Ale już skrócili dobrze pole, ale Górnik natychmiast wyszedł na pole karne. Kostrzewski. Druga faza bardzo źle rozegrana przez Legionowie. Do poprawki musi na inny wariant przejść trener. To, co teraz stało się po złapaniu piłki przez Kostrzewskiego, pokazuje, Górnik tu nie przyjechał atakować bramki Legionowi. Kostrzewski złapał piłkę, popatrzył, a jego koledzy bardzo spokojnym, marszowym prawie krokiem gdzieś tam w okolice środkowej linii boiska. Śpiączka. Mówiliśmy parę minut wcześniej, że jest to wariant gry obronny, nie przegrać, nie stracić bramki, a ponieważ defensywy jak do tej pory ten wskaźnik, który żeśmy wskazywali, mają bardzo korzystny, czekają na błąd w tej chwili Legionowi. A Legionowie bardzo ambitnie chcą zaatakować, no bardzo się chwali, powiedzmy, że to taka postawa, bo większość drużyn nie przejawia już jakichś większych ambicji. Małek. Świetna akcja. Baranowski. Jeszcze Małek. Doskonała akcja Małka. Czeka Podliński. Podliński po prawej stronie pokazał się. Pięknie podanie. Idealnie Koziara w narożniku boiska. Troszkę źle przejął, ale minął Arona Stasiaka. Koziara! Za mocne to wstrzelenie piłki. Remko. To nie było na partera, to było bardziej na przestrzeń po bramie. Kluska. O tej rywalizacji jeden na jednego. Zaskakująco często legionowska młodzież radzi sobie z rutyniarzami z Górnika Łęczna. Kostrzewski. No, teraz dobry okres gry gospodarzy. No zdecydowanie przeważają w tej chwili, to oni tutaj... Jeszcze Zembrowski. Zembrowski! No, próbuje strzału. Jak na razie tutaj duża jest różnica. Gdybym przyszedł tutaj na stadion, to nie wiem, czy bym nie powiedział, że to jest lider, który w tej koniecznie mecz wygrać. No tak, ale jeden celny strzał mieli po główce, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, Wojciechowskiego. Ale również tutaj strzał Małka, który z trudem obronił bramkarz, nie dał się zaskoczyć Łęcznej. Jak na razie to oni dominują w tym spotkaniu. Dla meczu i dla telewizorów to jest bardzo dobrze. Ja się, trenerze, troszeczkę nie dziwię, że Górnik dzisiaj nie atakuje w sposób taki zdecydowany, że to nie są ataki huraganowe. Pamiętajmy, bierzemy pod uwagę drużynę z miejsc 1-6, a zatem tych miejsc, które dają awans bezpośredni lub grę w barażach o pierwszą ligę. I Górnik Łęczna, który jest liderem tabeli, ma najmniej bramek poza Olimpią Elbląg, która jest na miejscu szóstym, co oznacza, że to też grą defensywną Górnik tutaj wypracował sobie pozycję lidera, a nie liczbą strzelonych goli. Stromecki faulowany. I słuszna żółta kartka, dobra, tutaj jak na razie sędzia jest naprawdę, prowadzi ten mecz, jest bardzo blisko akcji, w sposób naprawdę jak na razie wzorowy i aby tak zostało do końca. Tak, to jest, dla Marcina to jest Kluski. Tylko gra obronna drużyny, która ma tak dobrą grę ofensywną w sumie, no przecież co byśmy nie widzieli, 45 bramek, 60 punktów, 36 punktów więcej niż Legionowia w dniu dzisiejszym,
taka jest różnica między drużynami, a w grze tego nie widać. I tego spokoju nie widzę w organizacji gry, jeżeli chodzi o Łęczną. Marcin Stromecki. Bardzo głębokie dośrodkowanie to jest... do narożnika pola bramkowego. I oni tak będą grali na stałe fragmenty gry. To, co powiedziałeś ty na początku, mają te dwie wieże na tych dwóch zawodników defensywnych. Obrońców będą grali przy stałe Śpiączka to jest też zawodnik, który potrafi się rozepnąć, znaleźć sobie pozycję. Zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie. Zresztą jak kilku innych, chociażby Sasin. Czeka Damian Podleśny. Za nami 21 minut rywalizacji Legionowia Legionowo 34. ostatniej kolejce drugiej ligi podejmuje lidera Górnika Łęczna i na razie remisuje z nim 0-0. Taki wynik oznacza niezależnie od wyników spotkań Widzewa ze Zniczem i GKS-u z Resowią bezpośredni awans Górników z Łęcznej do pierwszej ligi. A wiemy, że na trybunach dzisiaj miał być ktoś z zarządu miasta Łęcznej, mieli być przedstawiciele sponsora po to, aby tutaj już na miejscu móc się cieszyć z Kamilem Kieresiem, jego piłkarzami. I być może, że są, tylko na razie mogą się tylko wyłącznie cieszyć, że nie ma na razie straty bramki, bo jest to dla mnie zbyt pasywne mimo wszystko, mimo tych założeń, o których obydwaj tutaj mówimy, bo one są decydujące, jeżeli chodzi o sposób gry, tylko to jest zawsze niebezpieczne. Jeżeli drużyna nie jest przy piłce, to znaczy drużyna nie kontroluje gry, tylko tą grę kontroluje przeciwnik, to zawsze może się skończyć gdzieś błędem. Oby tak się nie stało. Życząc obydwu drużynom, żeby spełniali te zadania taktyczne, jakie trenerzy im wyznaczyli na to spotkanie. Adrian Cierpka, Midzierski. Leandro. Pamięta te dobre czasy Górnika Łęczna. Leandro. Midzierski. Baranowski. A niezły pomysł tego prostopadłego zagrania, tylko że piłka trafia prosto pod nogi Daniela Chorosia. Jeszcze Choroś. Weremką. No i w konsekwencji strata piłki też. Błąd goni błąd tutaj w tym meczu. Wojciechowski. No zobacz, tu nikt nie kryje. Dziura w środkowej strefie. Spóźnił się w tej chwili. 3-4. Ja tak. Małek. To jest... A już wracają Łęcznianie. Ruszył między dwójkę rywali Małek. Leandro przy nim. Zdołał Małek odegrać. Jeszcze Małek. Rzut rożny. To jest zawodnik naprawdę się w tym meczu wyróżniający. A jest. Bardzo wyraźnie. Tak, Małek, o tym mówiłem. Małek i Podliński to są te dwa nazwiska, które pewnie najciężej będzie zatrzymać tutaj w Legionowie prezesowi Dariuszowi Ziąbskiemu. Zobaczę teraz, czy będzie korekta. Jednak nie. Nie, nie, nie ma korekty. Już za linii końcowej. Wszyscy bronią, jeżeli chodzi o Łęczno. Prawidłowa decyzja. Patryk Koziara, kapitan, obiekt kierunku narożnika boiska, tylko że nie ma tam piłki. I dobre ustawienie również Łęcznian. No już jedna czwarta, ponad jedna czwarta spotkania za nami. Wynik satysfakcjonujący Górnika. Tymczasem wszyscy niemal w świetle bramki. To jest bardzo ciekawe. Wariant rozegrania stałego fragmentu gry. Oczywiście będą uciekać z tego światła bramki gracze Legionowi. Przeciągnięta za bardzo. Za mocno Koziara. Zdecydowanie za mocno, chociaż tutaj jeszcze udało się opanować piłkę Chorosiowi. Niepotrzebnie. Miał to zostawić na aucie. Bardzo dobry powrót Podlińskiego. Tutaj trzeba było załatać dziurę po tej stracie w narożniku boiska. Stały fragment gry. Kłania się dalej. Jeżeli chodzi o gry, to trzeba zdecydowanie poprawić. Pomysł, idea dobra, wykonanie złe. Romecki, Leandro. Dużo grają Górnicy w poprzek boiska w tej środkowej strefie. Nie ryzykują takiego zagrania, które dałoby możliwość wykorzystania szybkości Wojciechowskiego, Stasiaka, czy dobrej gry tyłem do bramki Bartosza Śpiączki. Tak, tylko wtedy ci obrońcy, a podejrzewam, że na razie tego żeśmy nie widzieli, nie mają długiego podania, czy diagonalnego, czy podania prostopadłego za linię obrony, która bardzo ładnie zawęziła pole gry i skróciła, jeżeli chodzi o Łęczną. No i zobacz, i to jest podanie do nikogo. To jest strata piłki, to jest nieprzemyślane, dlatego o to mam pretensje do drużyny, która chce grać w wyższej klasie. Że oni powinni kontrolować grę, a oni tego nie robią. Miała Łęczna znakomity okres między 17 czerwca a 5 lipca. Zagrali 5 kolejnych spotkań zwycięskich, później porażka w Siedlcach.
No i te dwa ostatnie remisy w Częstochowie i u siebie ze Stalą Rzeszów, kiedy mogli w zasadzie już wtedy gwarantować sobie awans do pierwszej ligi piłkarze Kamila Kieresia. To wstrząsnęła drużyna, tak jak ty, Michał, mówisz. Tak. Ubezpieczenie dobre, to im nic nie grozi. No i po prostu i nawet ten dach jest troszeczkę, bo jest tak przewyższenie tutaj, tak jak to mówią nieraz siatkarze, chwycili. Akurat legionowo siatkarsko jest mocne, co prawda w wykonaniu pań. Ale jakich pań? Bardzo pięknych i bardzo przegrających siatkówkę. I znaleziono sponsorów. Przenosimy się do Łodzi na stadion Widzewa, bo tam padła pierwsza bramka w rywalizacji tej trójki walczącej o awans. Tak jest, piękna sytuacja, którą stworzyli sobie goście. Znicz Pruszków obejmuje prowadzenie. Wydawało się przez dłuższy czas, że to Widzew będzie mógł cieszyć się z pierwszego gola w tym spotkaniu, ale kapitalnie został tutaj wypatrzony napastnik Znicza Pruszków, Czarnowski. I to on daje prowadzenie zespołowi z Pruszkowa. Znicz bliżej realizacji swojego celu, a Widzew oddala się od tego, żeby wygrać to spotkanie. Ósma bramka w sezonie tego piłkarza Czarnowskiego. A zatem Widzew aktualnie liderem tabeli drugiej ligi, tymczasem w Legionowie rzut rożny dla gospodarzy po interwencji. A nie, przepraszam, Widzew oczywiście przegrywa, Znicz prowadzi. No tak, można się w tym wszystkim trochę pogubić. Dziękujemy Łukaszowi Zarzeczynemu, naszemu wydawcy tutaj na miejscu w Legionowie. Widzew przegrywa 0-1, zatem to jest dla Łęcznej no wręcz wymarzony rezultat, bo nawet gdyby GKS Katowice ograł Resowie, to na ten moment... W przypadku oczywiście bramek dla Katowic, to Widzew jest na miejscu barażowym. A tutaj po główce Leandro, rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Koziara. Dobrze. Niezły strzał, świetna interwencja Kostrzewskiego. Ależ przymierzył Kluska. Piękne podanie i doskonały strzał. Jeszcze raz Kluska. Choroś. Samo złożenie się do tego strzału wzorowe. Choroś i Wojciechowski. Od bramki rozpocznie Adrian Kostrzewski, a zatem chyba najgroźniejsza sytuacja. Właśnie w 28 minucie meczu strzelał Marcin Kluska, 24-letni lewy pomocnik zespołu gospodarzy. Jak na razie pan Maciej Pylka dobrze się ustawia i arbitraż jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No tak, to cieszy. Pan Maciej Pylka, o czym mówiłem, sędziuje od 2015 roku, od sierpnia 2015 roku w drugim. Michał, ty zawsze jesteś przygotowany przez do transmisji i dobrze, to się cieszę, że to się potwierdza. I trudno, żebyśmy o tym nie powiedzieli, bo przeważnie na sędziów wszyscy narzekają. Zawodnicy, trenerzy, prezesi, kibice, a nieraz i my jako komentatorzy. A tutaj jak na razie jest to na takim poziomie, na jakim powinno być. W 29 minucie spotkania żółtą kartką został karany zawodnik gospodarzy. Żółta kartka za to zagranie tutaj w narożniku boiska, czy? Z numerem 26 Adriana Cierpka. Dla Adriana Cierpki, dla zawodnika drużyny gości, żółta kartka. Zdenerwowany speaker jest i na razie powiedział, że dla gospodarzy nie szkodzi, ale my tu mamy składy również. No to zaczyna być kłopot w tym momencie. Rafał Zebrowski. Do Podlińskiego, Midzierski, wiedzą kogo pilnować, piłkarze Górnika, najskuteczniejszy zawodnik Legionowi, Podliński, 8 bramek, tyle mają do spółki tak, Małek, Śpiączka i Stasiak. Małek i Stasiak, Podliński. Ścianę zagra faul. Jeszcze Podliński, nie. Bez faulu będzie strzelał, ale to było mocno niecelne uderzenie. Piłka poszybowała gdzieś tam w okolice ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Legionowie. Sądzę po tym, co powiedziałeś o tej dobrej pasie, jaką miała Łęczna, to jednak trzeba tutaj powiedzieć, że presja tego spotkania, ten minimalny wynik, jaki im daje awans, ten remis, on na razie się utrzymuje, ale widać, że troszeczkę grają jakby sparaliżowani. Oni się bardziej pozbywają piłki niż tworzą grę, a powinni, bo przecież oni muszą patrzeć, co będą prezentowali w pierwszej lidze, jeżeli wejdą do tej klasy rozrywkowej po dzisiejszym meczu. Kluska. Leandro. Szanowni Państwo, 30 minut za nami na tablicy wyników wciąż. Koziara. Legion 0, Górnik Łęczna 0. Śpiączka. Stasiak. Leandro. Z
Stromecki, Śpiączka. Śpiączka się przewrócił. Teraz w ciągu paru sekund drugi raz już leży na podłożu. Ziara. Atakuje Aran Stasiak, ale tutaj bez problemu. Gospodarze wyszli ze strefy obronnej, tyle że Cierpka ustawiony znakomicie w środkowej strefie boiska. No doskonale tutaj ta asekuruje tych obrońców. Mało tego, widać tutaj po zagraniach bocznych obrońców, oni na razie nie wspomagają zawodników drugiej linii Łęcznianie. A zatem na razie uwzględniając rezultaty z innych stadionów, Błękitni Stargard są czwartą drużyną, która spada z drugiej ligi, natomiast nie zmienia się sytuacja na szczycie tutaj Górnik Łęczna i Widzew. W tym momencie są zespołami, które awansują na zaplecze Ekstraklasy. Dobre, świetnie ten Małek ma te akurat. Podanie, przyspieszenie wzorowe. Kaczorowski. I kolejny korner dla gospodarzy po interwencji Arona Stasiaka. Tak, tutaj nie mamy tej umiejętności. To jest też święta achillesowa naszych zawodników. Ta umiejętność minięcia obrońcy, prawda, tym podaniem precyzyjnym przeważnie nastrzelamy. W efekcie to prawda jest rzut rożny, ale tutaj też to jest element do poprawy dla pana Bogdana Jóźwiaka, gdyby nie odszedł do innego klubu, a dalej pracował w Legionowie. Kapitan Patryk Koziara. No, troszkę inny wariant. Krótki wariant z Małkiem, czy jednak dośrodkowanie w kierunku jednego z sześciu graczy w białych strojach w polu karnym. Na drugą stronę. No i będą kończyć strzałem, ale zablokowanym przez Pawła Sasina. A strzelał Kluska po raz kolejny. Tak, i widać, że on się do tego strzału jest dobrze przygotowany. Tu jest zmiana wariantu teraz, Michał, bo do tej pory sam żeś to akcentował, grali prawie na linii. Bo... Szanowni Państwo, przenosimy się na inne stadiony, do Łodzi i Katowic. Jaki jest sposób na defensywę Widzewa? To prostopadłe piłki. Taka jest dzisiaj recepta na sukces piłkarzy z Nicza Pruszków. Po kolejnej prostopadłej piłce mieli okazję na strzelenie drugiego gola. W znakomitej sytuacji znalazł się Moskwik, ale trafił w poprzeczkę i Znicz wciąż prowadzi 1-0, ale też stwarza zagrożenie. Naprawdę jest niebezpiecznie, jeżeli chodzi o ten zespół. Natomiast w Katowicach po strzale z rzutu wolnego Adriana Błonda katowiczanie mieli słupek, ale wciąż jest bezbramkowy remis, który, przypomnijmy, promuje awansem Górnika Łęczna i Widzew Łódź. A zatem trzy stadiony i na razie tylko jedna bramka. Bramka dla walczącego o utrzymanie Znicza Pruszków na stadionie przy Piłsudskiego w Łodzi. W Legionowie wciąż bez goli, mecz wyrównany, sporo stałych fragmentów po stronie gospodarzy i powiedziałbym taka bardzo bezpieczna, asekuracyjna gra Górnika Łęczna, któremu remis daje awans do pierwszej ligi. Tak, tutaj to, co przedstawił na chwileczkę Aleksander Roy, to trzeba powiedzieć, że po jednej sytuacji wyróżniono w dwóch meczach, to troszeczkę mało jak na końcowy mecz, kończący te rozrywki. A jest to prawie już 30 minut gry. Czyli co? 34 u nas, czyli strach paraliżuje. Sądzę, że tak, że to stawka ma bardzo duży wpływ. Strach to może w przypadku piłkarzy walczących o utrzymanie. Stawka paraliżuje graczy GKS-u i Widzewa. Landro. Aron Stasiak. W towarzystwie dwóch graczy Legionowi. Leandro. Za plecy ta piłka była zagrana, bez szansy na to, aby opanował ją Stromecki. Największym zagrożeniem jednak będzie chyba jednak tutaj Małek, jeżeli chodzi o zespół Legionowy i tutaj rzeczywiście, kto wie, to jest zawodnik, który mi się bardzo podoba. Podanie piłki, start natychmiastowe, wyjście na pozycję, nie zawsze koledzy go widzą i nie potrafią mu piłki zwrócić, ale to jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący zawodnik. Kacper Kaczorowski. No rękoma też, jak się okazuje, trudno ma Kaczorowski kłopoty. Koziara, oddał tu Górnik Łęczna. Zacznie Leandro, a my oglądamy kapitana gospodarzy, Patryka Koziarę, 30-letniego zawodnika z 5 bramkami w tym sezonie. To jest z tej 11, którą dzisiaj oglądamy, drugi najlepszy wynik w zespole trenera Jóźwiaka. A tutaj podkreślałeś Leandro, trzeba powiedzieć, że on gra bardzo spokojnie, bardzo rozsądnie. I ta, naprawdę z przyjemnością się patrzy. Ustawienie, rozdział piłek, naprawdę na dobrym poziomie. Teraz widzimy go kryjącego. Podliński.
A wydawało się, że to jest ten moment, kiedy urwie się kapitanowi drużyny gości, tymczasem Podliński do Koziary. Świetnie, Koziara tu odwrócił grę. Dobrowski. No i jeszcze raz będą próbowali. Kluska. No zobacz, cofnięci, dobre skrócenie pola gry teraz przez Łęczną. Co? Łęczna, tak, kiedy się tylko traci piłkę, wraca całym zespołem na swoją połowę. No, taką taktykę przyjął i trudno się dziwić tutaj panu Kieresiowi. Kaczorowski. Fatalne podanie, strata piłki. Przejdą do pressingu Łęczna, czy na razie nie są jeszcze na tym etapie. Nie, jest zbyt gorąco, pozwalają piłkę wprowadzić do gry. Górnik Łęczna 8 razy w sezonie 2019-2020 był na samym dnie drugoligowej tabeli. Co prawda po raz ostatni to było po 19 kolejce, po porażce 0-3 ze Stalą Rzeszów, no ale to 17 miejsce to też oczywiście pozycja spadkowa. Już w końcu czerwca było wiadomo, że Legionowia nie dostała licencji na grę w drugiej lidze, ale jak powiedział prezes klubu, Dariusz Ziomski, nie składał odwołania, to są kolejne koszty, a już wtedy było wiadomo, że zespół opuszcza szeregi drugoligowców, natomiast licencja na grę w trzeciej lidze klub, co ciekawe, otrzymał, uwaga, 15 minut po złożeniu dokumentacji. Leandro. Zawsze mówiłem, że bogatemu diabeł dziecko kołysze, to się nic nie zmienia. Ałek, Podliński, ależ teraz świetna gra. Ciałem, dobre zastawienie 22-latka faulowanego przez Midzierskiego. I on dobrze ciałem, chcę ci powiedzieć, gra. Bardzo ładnie się zastawia, szeroko rozwiązane łokcie, świetne warunki fizyczne. On też może tu być zagrożeniem, szczególnie przy dośrodkowaniach. A jeszcze raz, jak fizyczną rywalizację toczył z Midzierskim Karol Podliński. Zembrowski. Kluska. Też zaczął sobie teraz szukać gry po prawej stronie boiska. W przyszłości, gdyby była taka możliwość, to będziemy rozmawiali jeszcze z prezesem Ziomskim, który z Michałem. Dobrze by było, żeby jednak to stanowisko nasze, które my mamy tam, pięknie nas świeci słońce w oczy, żeby jednak było po przeciwnej stronie boiska, a życzymy awansu, bo wtedy być może, że i podręcznik licencyjny to uwzględni. Ale to nie jest pierwszy, ostatni stadion w Polsce, który tak ma. Aron Stasiak do Śpiączki. Bardzo dobrze ustawiony Zembrowski. Śpiączka, doskonały strzelec, też zawodnik, który grał w Ekstraklasie, ale jak na, potem gdzieś ta hamę, taka jego kariera troszeczkę jakby wyhamowała, może za dużo rozgardiaszu, za częste zmiany klubów i to było tym, powiedzmy sobie, kamieniem węgielnym niepowodzeń jednak piłkarskich. No wreszcie idzie Łęczna do przodu na taki mini pressing. Dąbrowski, Małek wracał, ale Stromecki, tylko że niedokładnie, Koziara. Podliński cały czas tyłem do bramki w towarzystwie Baranowskiego i Midzierskiego. Koprowski. Tak, oni szukają widocznie lewej strony. Tam cały czas chwaliłeś za strzały. To jest rzeczywiście świetne, te dwa strzały. Oj, znowu mocno z dystansu. Tym razem Kluska sprawdził płaskim strzałem formę Kostrzewskiego. I teraz zobacz, ilość strzałów Legionowi, Spadkowicza tutaj, gdzie musi bramkarz pracować i ilość strzałów tutaj, bo żeśmy nie zauważyli. Powiem szczerze, ten początek był w wykonaniu Łęcznian trochę lepszy, bo było zagranie do Wojciechowskiego. Jego strzał z głową i strzał Stromeckiego. Natomiast tutaj po stronie Legionowi cały czas próby sprawdzania formy Adriana Kostrzewskiego. Pocieszające jest to, co powiedziałeś. Być może, że rzeczywiście kierownictwo Łęcznej... Wojciechowski. Stasiak. Niezłe dośrodkowanie Stasiaka. Kto to zamknie? Jest Wojciechowski. Cierpka! Silny strzał, troszkę niecylnie, troszkę skręcona stopa. Wracam do tematu. Kierownictwo Łęcznej widzi, kopalnia Bogdanka zawsze była zakochana w piłce rzeczywiście i tam zawsze były komplety publiczności, dobra atmosfera, że to może pomoże tej drużynie przyszłości. Około 5 minut do końca pierwszej połowy meczu Legionowia Górnik Łęczna. Zobaczmy, co dzieje się w Łodzi i Katowicach.
Nie ulega wątpliwości, że Widzew wziął się do pracy. Widzew przeważa, Widzew atakuje, Widzew stwarza sytuację. Przed chwilą w doskonałej był Adam Radwański, chociaż może nie była tak doskonała. Piłkarz Widzewa uderzał z dość ostrego kąta i poradził sobie z tym trafieniem Misztal. Widzew wciąż przegrywa 0-1, ale ma przewagę, chociaż widać też frustrację po piłkarzach łódzkiego Widzewa, co zresztą pokazał Marcin Robak. Denerwował się, frustrował, co zresztą pokazywał w dyskusji z sędzią. Natomiast w Katowicach też pomysłem na wygranie tego spotkania są stałe fragmenty. To głównie pomysł gospodarzy, ale na razie bez żadnych konkretów. Jedynym takim poważnym ostrzeżeniem Katowiczan był strzał z dystansu, ale bardzo niecelny i dlatego mamy bezbramkowy remis przy Bukowej. Bezbramkowy remis także na Stadionie Miejskim w Legionowie. Ale tak słuchając tego, o czym mówi Aleksander Roy w kontekście meczów Widzewa i GKS-u, to wydaje się, że na razie najlepiej w tych trzech spotkaniach wyglądają piłkarze z Nicza Pruszków i Legionowi, która bardzo mocno dzisiaj sprawdza formę Adriana Kostrzewskiego strzałami z dystansu. To jest to, co mówimy, że to są taki paradoks futbolu. Ci, na których się nie ryczyło przed meczami, ci mają pomysł na grę, a tam pomysły pozostałych musimy dalej poczekać. W 16 spotkaniach na własnym terenie Legionowia 12 punktów, tylko dwa wygrane mecze. Skra Częstochowa i Gryf Wejherowo, no ale jak wiadomo, Gryf Wejherowo to też taki troszeczkę kazus Legionowi, czyli tam gra bardzo dużo zawodników młodych, zawodników miejscowych. No ale tak Krawiec staje, jak mu materii. Tak Krawiec kraje, jak mu materii staje. Tak. Faulował Goliński. 3 minuty i to, co doliczy Maciej Pelka. Tyle do końca pierwszej połowy meczu Legionowia Górnik Łęczna. Wciąż bez goli. W starciu 17 z pierwszą drużyną tabeli drugiej ligi. Podliński. Świetne rozciągnięcie Koprowskiego. Małek. No zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć parę razy taką rywalizację. Małek, Leandro. Tymczasem zagranie do Koprowskiego. Wrzucał piłkę Koziara. Kostrzewski. Tak, bardzo mi się podoba Małek. Podoba mi się Leandro. Naprawdę to są chłopcy, na których no, trudno nie zwrócić uwagi. Zresztą tu nie można Legionowi nic zarzucić. Jak na razie jestem zdumiony naprawdę tym, co widzę w wykonaniu tej drużyny. W konfrontacji jednak z aktualnym liderem tabeli. A Widzew utrzymuje drugie miejsce w tabeli. Dwa razy remis 1-1 w rywalizacji z GKS-em Katowice. Tam jest w tej chwili po 59 punktów. Natomiast w tej sytuacji oczywiście patrzymy na ogólny bilans bramek. Tutaj Widzew jest lepszy od Katowiczan. Ale jak się ma w składzie Marcina Robaka. Chyba 70, około 70 bramek, w tym przedziale 65 ileś, nie pamiętam, może Michał sprawdź, bo rzeczywiście mieli silną grę ofensywną. Trenerze, jak się w składzie ma byłego króla strzelców Ekstraklasy Marcina Robaka, 65 goli, podpowiada Łukasz Zarzeczny, tyle dokładnie ma strzelonych Widzew. Tymczasem myśmy się z Michałem zawsze zgadzali. Też ważna informacja, 46 minut potrwa pierwsza połowa, bo jedną minutę doliczy Maciej Pelka do pierwszej połowy. Zembrowski. Podleśny. Nie szukał tutaj zagraniem na prawo Kaczorowskiego, widząc, że bardzo blisko jest Stasiak. To też trzeba powiedzieć, że przy próbie rozegrania ataku pozycyjnego tylko przez moment Łęcznianie byli aktywni. Przy próbie rozegrania ataku pozycyjnego przez gospodarzy. Wrócili do tego grania z pierwszych 30 minut, czyli czekają za linią środkową na gospodarzy. No, widzisz, ponieważ tutaj jesteś. Kluska. Zwróciłeś na ten moment uwagę. To jest tak zwany pozorowany atak, jak powiedziałeś o Łęcznej. Spróbujemy zaatakować. No, nie udało się, więc się wycofujemy. I to jest wariant gry. Skądinąd jak na razie korzystny dla Łęcznej, więc nie mamy prawa mieć tutaj żadnych uwag do tego, co postanowił trener Kieryś i jego chłopcy. Choroś, Trubecha. No tam kilku piłkarzy Legionowi próbowało zbudować atak pozycyjny. Piłka wróciła do Zembrowskiego. Kluska. Koprowski, Zembrowski, Marcin Kluska. Szanowni Państwo, pierwsza połowa spotkania pod
A jednak jeszcze minuta ekstra, zatem plus 2 minuty. Tak poinformował speaker, taką mamy też informację na grafice, a zatem jeszcze prawie 120 sekund rywalizacji, zanim piłkarze zejdą do przerwy na kwadrans. Może więcej, zobaczymy. To też zależy od tego, kiedy kończyć się będą pierwsze połowy w pozostałych spotkaniach. Tymczasem Kaczorowski do środka, tutaj piłka odskoczyła kapitanowi Legionowi. Wojciechowski, Paweł Sasin. Jest mądry zawodnik. Wraca Trubecha za nim, ale Sasin spokojnie, dobrze reguluje tempo gry. Sprawdzamy, co dzieje się w Katowicach, GKS Resowia. W końcu padła bramka, w tym spotkaniu Resowia obejmuje prowadzenie i wychodzimy z takiego letargu, głównie spowodowanego bardzo dobrym trzymaniem się założeń taktycznych, ale Resowia wykorzystuje błąd GKS-u Katowice. No i ten piłkarz, który jest na Państwa ekranach, Szymon Frankowski, musi wyciągnąć piłkę z siatki. Nie jest zaskoczeniem, że tutaj decydujący był stały fragment gry, świetne zgranie piłki przez Świderskiego i tutaj trafia do siatki piłkarz Resowi, jest 1-0. No i tutaj naprawdę robi się bardzo ciekawie. GKS Katowice jest w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli. No i także to, że musi wywalczyć albo chce wywalczyć bezpośredni awans. Zatem arcyciekawie w tabeli, na czubie, w czubie tabeli w drugiej ligi. Górnik Łęczna remisuje w Legionowie 0-0, utrzymuje pozycję lidera, natomiast tracą gole na własnych stadionach. Wicelider Widzew i trzeci GKS Katowice. Oto spotkanie w Katowicach ma też duże znaczenie dla gości. Resowia walczy o przywilej bycia gospodarzem na dwóch etapach rywalizacji barażowej, bo czwarte miejsce, o nie, trzecie miejsce daje taką Rywalizacja wewnętrzna ze Stalą Rzeszów, gdzie biznesmen pan Karysz robi nowy, nowoczesny klub. Legionowia, Górnik Łęczna do przerwy 0-0 z przewagą gospodarzy. Skończyła się także pierwsza połowa w Łodzi przy Alei Piłsudskiego. Widzew przegrywa ze Zniczem Pruszków 0-1. Panie trenerze, dość nazwał rywalizację o wyścigiem żółwi i tak to na razie wygląda, a zatem jeszcze zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Katowicach. A w Katowicach ta pierwsza połowa potrwa dłużej, chociaż na zegarze mamy 45. minutę. To jest związane z tym, że ten mecz rozpoczął się kilka minut później. No i to powoduje, że na spokojnie możemy obserwować to, co wydarzy się już za moment. Rzut karny dla GKS-u Katowice. Mają szansę na wyrównanie w tym spotkaniu. Jest przy piłce Dawid Rogalski, piłkarz GKS-u Katowice, który najprawdopodobniej może sprawić, że ten mecz zacznie się na nowo, równo z gwizdkiem oznaczającym początek drugiej połowy, ale do tego jeszcze daleka droga. Najpierw trzeba pokonać bramkarza Resowi. Jest Rogalski, jest remis 1-1 i GKS Katowice znowu może rywali gonić. Tak wygląda sytuacja w Katowicach 1-1. W Łodzi Widzew przegrywa 0-1 ze Zniczem. No i zobaczymy, ile jeszcze potrwa ta pierwsza część spotkania w Katowicach. Minutę doliczył sędzia, no ale być może jeszcze pogramy dłużej. A tutaj pewne wykonanie najlepszego strzelca GKS-u Katowice w rozgrywkach drugoligowych. Resowia, tego nie powiedziałem, prowadziła po golu Twardowskiego, tego młodego napastnika. A tutaj jeszcze łapie piłkę Frankowski 1-1. I tak jak to było powiedziane, w tej sytuacji wciąż GKS Katowice poza miejscem gwarantującym awans. A ja już zapraszam Państwa na studio. Sponsorem transmisji był Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka.
Jeśli przed tymi spotkaniami mówiliśmy Państwu, że emocje sięgają zenitu, to nie wiemy, co powiedzieć teraz, bo wszystko jest jeszcze możliwe. Sprawa jest cały czas otwarta i wszystkie trzy drużyny, które grają o bezpośredni awans do Fortuna pierwszej ligi, mają na ten awans szansę. Na razie sytuacja wygląda tak, że Legionowia remisuje z Górnikiem Łęczna 0-0. Widzew przegrywa ze Zniczem Pruszków u siebie 0-1. AGKS Katowice remisuje już z Resowią 1-1, natomiast tam sytuacja przez chwilę była dla Katowic krytyczna. Zaczynamy od meczu, który oglądamy z największą uwagą, czyli od pojedynku Legionowi z Górnikiem Łęczna. Pierwsza refleksja, jaka się nasuwa, to jest taka, że gdybyśmy... Która drużyna ma awansować, tak? Gdybyśmy nie widzieli tabeli, to byśmy nie wiedzieli po poziomie, który zespół walczy o awans, a który już właściwie spadł. Wiesz co, ja jestem rozczarowany Górnikiem Łęczna, bardzo, jeśli chodzi o te 45 minut. To, co się zachwycaliśmy i sam mówiłem, że cieszę się bardzo, że Stasiak, Śpiączko, Wojciechowski są w podstawie i ten ofensywny styl grania trener Kieryś chce zastosować, tak tego w ogóle nie widziałem. Najmocniej widać to w protokole, bo na boisku to nie bardzo. Dokładnie tak, ale za to jestem zaskoczony pozytywnie Legionową, bo prowadzi grę. Całkiem może się podobać, prawda? Stwarza sobie sytuację i rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek jest bliżej strzelenia tu po bramki, to jest to Legionowi. A też trzeba pochwalić, też trzeba pochwalić Adriana Kostrzewskiego, no bo tak naprawdę to Adrian Kostrzewski w dzisiejszym meczu trzyma cały czas Górnik Łęczna. Jeśli chodzi o Łęczno, na powierzchni utrzymuje. Na powierzchni, tak, no bo tutaj naprawdę dwie fantastyczne interwencje, nawet Mateusz Małek próbował go tak gdzieś, niby dorzucać w pole karne, ale uderzył bezpośrednio na bramkę Kostrzewski na posterunku i później widzieliśmy po rzucie rożnym taka piłka w ala Champions League, gdzie Zidane uderzał z półwoleja i tutaj widzieliśmy Adrian Kostrzewski. O, widzę, właśnie to jest ta sytuacja, gdzie Mateusz Małek próbował, nie wiem, czy dorzucać, czy widział, że jest troszeczkę bramkarz wysunięty bardziej w głąb bramki i próbował go zaskoczyć po bliższym słupku, ale no tutaj tak samo jest z drugiej strony. Widzimy, że Podleśny też sobie radzi, też to dobra, bardzo dobra interwencja. A to były piłkarz Górnika Łęczna, tak. Gdzieś tam wychowany. Dla niego jest to mecz, tak, na pewno specjalny. Też widzieliśmy taką sztuczkę techniczną, bo on chyba w 10 minucie zaczął się wszedł w dribbling. Mówi, dobra, to ja dzisiaj pokażę, nie chcieliście mnie w drużynie, to teraz wam pokażę, że umiem kiwać jeszcze oprócz bronienia. Tak, umiem kiwać. No ale to trzeba pochwalić Adriana Kostrzewskiego, bo naprawdę i na przedpolu, i w bramce. Bez zarzutu. Tak, znakomicie. A gdybyśmy mieli chwalić któregoś z rywali, to pewnie Marcin Kluska, który chyba dwu albo trzykrotnie nawet próbował uderzać z dystansu i każdy z tych strzałów niósł za sobą niebezpieczeństwo. I Patryk Koziara. I Patryk, to prawda. Tak, to jest piłkarz, który dyryguje, rzeczywiście potrafi i zmienić z jednej strony na drugą, nie boi się grać, jest pod grą, rzeczywiście ta technika użytkowa jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Paradoksalnie, gdybyśmy teraz chcieli podsumować 45 minut w wykonaniu Widzewa, który, przypominam, rywalizuje z zespołem Znicza Pruszków. Początek bardzo słaby, natomiast później wyraźna przewaga Widzewiaków, tylko że bez efektów bramkowych. Arek, ty grałeś Widzewiem. Ja powiem szczerze, na chwilę ogromna panika, no bo widzieliśmy tutaj sytuację, gdzie wychodzą skąd, no to Łukasz Zjawiński, proszę zobaczyć, jaką fantastyczną piłkę zagrał, prosto padło do środka i tak naprawdę no tutaj już nie pozostawało nic innego, jak tylko ją skierować do bramki. No i Widzew już na własnym boisku przegrywa 1-0. Widzieliśmy, że po tej bramce Widzew podniósł się, atakuje cały czas, ale nie ma tej, brakuje tej wisienki na torcie i nie stwarzają sobie takich stuprocentowych sytuacji. No i myślę, że jednak jest dosyć ostro w szatni Widzewa. Myślę, że tam padają mocne słowa. Z pewnością by nas tam z kamerą nie wpuszczono teraz. Natomiast jesteśmy ciekawi, jak to tam sytuacja wygląda. No. Ja bym powiem, że rzeczywiście na pewno jest tam ostro. I teraz jest pytanie, czy trener Kaczmarek już zastosował kiedyś metodę tego, że już, słuchajcie, gorzej już nie może być, w cudzysłowie. To jest jeszcze ta akcja, przepraszam Sebastianie, że ci przerwę, za którą chwaliliśmy piłkarzy Znicza, bo naprawdę i filmowe dośrodkowanie, takie w pełnym biegu, lewą nogą, to się chciało podobać. No i uderzenie głową też o włos. Było w poprzeczkę. Od tego tak, żeby zameldowała się piłka w siatce, patrzcie. Świetnie, rzeczywiście o tym dośrodkowaniu tutaj rozmawialiśmy, rzeczywiście w pełnym biegu, nie podprowadzając pod szesnastkę czy do końcowej linii, tylko w pełnym biegu już z wyprzedzeniem, to jest trudna piłka przede wszystkim dla obrońców, dla bramkarza pewnie też, ale nie do wyjścia. Tak. A tutaj trafił w punkt, miał kolegę i kolega trafia w słówko krzyczkę. Jeszcze o spotkaniu w Katowicach. GKS, to wiemy, remisuje z Resowią 1-1, natomiast no, chyba warto określić ten wynik jako szczęśliwy dla gospodarzy, bo przegrywali 0-1. A tam też presja jest, umówmy się, no to są Katowice. Nie no, tam jest też ogromna presja. Widzieliśmy ten stały fragment gry, proszę zobaczyć, z połowy boiska piłka wrzucona tutaj w głąb 16 metra. Dwie takie zawiesiny w polu karnym, wyobraźcie tak, sobie. Świderski do środka i tam nie potrafią reagować obrońcy na czas. Tak, Świderski. I teraz zobaczmy, tutaj gdzieś była właśnie, jest ręka i jest rzut karny. To jest chyba ostatnia minuta pierwszej połowy. No, ewidentny rzut karny.
i widzimy... I dobrze wykonany. Bardzo dobrze wykonany, tak jest, tutaj wytrzymał, tutaj nie będę przytaczał, co rozmawialiśmy z Sebastianem, co on teraz czuje, jakie mrówienie w żołądku, nie będę tego przytaczał. Żołądek się przykleja do pleców, tak, dokładnie, także, ale przez moment mówimy tak, jako te sympatycy Widzewa Łódź, mówimy, a jest dobrze, na razie GKS przegrywa, prawda, no to warto też powiedzieć o czym, co decyduje o awansie, że no oczywiście punkty to wiadomo, natomiast później ten bilans bezpośrednich meczów, na tę chwilę, gdybyśmy mieli ułożyć tabelę i kogoś awansować, no to nic się nie zmienia, bo wchodzi Łęczna, wchodzi Widzew. Wiesz co, jedno, co mi się nasuwa od razu na myśl w tym momencie, to jeżeli drużyny dały nam takie emocje przed tymi spotkaniami, kiedy się przygotowywaliśmy, kiedy spoglądaliśmy na tabelę, to tak w trakcie robią jeszcze większe emocje, więc naprawdę potrafią to robić. No to zapraszamy przed telewizory, kto jeszcze z nami tego czasu nie spędzał, bo przed nami drugie połowy w tych spotkaniach, które przypominamy, decydują o awansie do Fortuna pierwszej ligi. Zapraszamy na nasze studio po meczu. Do zobaczenia.
Rozpoczęła się druga część spotkania 34. ostatniej kolejki drugiej ligi w sezonie 2019-2020. Nadal upalnie, słonecznie, chociaż jeśli chodzi o to słońce, które dzisiaj ma zaświecić dla Łęcznej, to ono na razie jest. Oczywiście, bo wyniki na innych stadionach sprzyjają piłkarzom Górnika Łęczna. Remis bezwarunkowo daje awans do pierwszej ligi, natomiast dzisiaj gra lidera drugiej ligi niestety nie zachwyca. Pan trener Andrzej Strejlał jest naszym ekspertem podczas tego spotkania i panie trenerze, powiedzieliśmy sobie w trakcie przerwy poza anteną, że dzisiaj lepiej wyglądają gospodarze, bardzo młody zespół Legionowi. Zdecydowanie, mi się oni bardziej podobają. Ja rozumiem trenera Kieresia i zawodników z Łęcznej. Oni wiedzą, że remis ich urządza, że to jest taki niebezpieczny wariant, kiedy nie posiada się piłki w grze. Ale tutaj jak na razie usprawiedliwiamy to, bo to jest gra na wynik, to nie jest gra na poziom. My możemy mówić, co chcemy. Oni na boisku decydują, a trenerzy są tylko do korekty, będąc z boku i jak to, że mieli teraz przerwę na to, żeby dokonać korekt w zachowaniu swoich zawodników bądź korekt personalnych. Ale tych personalnych nie oglądamy, a zatem grający dzisiaj na biało gospodarze w bramce Podleśny. Dalej 3 Rafał Zembrowski, 4 Kacper Kaczorowski, 5 Sebastian Weremko, 7 Marcin Kluska, 8 Oskar Koprowski, 10 Karol Podliński, 14 Patryk Koziara, 16 Mateusz Małek, 27 Andrzej Trubecha i 99 dzisiejszy jubilat, 23-letni Daniel Choroś, lider. Zielono-czarne stroje Górnik Łęczna w bramce Adrian Kostrzewski, 2 Tomasz Migdzierski, 3 Leandro, 6 Paweł Sasin, 8 Marcin Stromecki, 9 Aaron Stasiak, 18 Bartosz Śpiączka, 24 Michał Goliński, 25 Paweł Baranowski, 26 Adrian Cierpka i 28 Paweł Wojciechowski. Podleśny. Troszkę dłuższy atak pozycyjny Górnika Łęczna. Wojciechowski. A wyraźnie tam było zagranie faul. Oparł się na rywalu Zembrowski. No i to jest taka sytuacja dość korzystna. Rzut wolny. I mając dobrego strzelca, dobrze ułożono... Promecki dzisiaj próbował z dystansu. Pamiętamy ten strzał w pierwszej połowie. Paradę Podleśnego w bramce gospodarzy. Teraz jest jednym z czterech graczy, którzy ustawili się w okolicach piłki. Mamy tam także Cierpkę. Arek studio nam przypomniał, Podleśny również grał w Łęcznej, to teraz on będzie bronił tutaj tej bramki. A zatem który z piłkarzy Górnika? Tylko trójka została przy piłce i chyba to Stromecki jest tym, który odmierza kroki. Świetnie tutaj zamyka Miedzierski z Łęcznej. Podleśny w bramce. Jeżeli dokładnie zagrają. Mocny strzał, ale wyraźnie obok. Tak, a tu świetnie Migdzielski był ustawiony, właśnie dośrodkowanie na jego, przy jego parametrach fizycznych miało szansę, prawda, powodzenia, ale mają inny wariant przygotowany przez trenera Kamila. Tym razem było to źle wykonane. Tak jeszcze gwoli obowiązku Paweł Wojciechowski strzelał, a na bramkę Podleśnego. No widać, że pan Bogdan Jóźwiak przerabiał z nim wyprowadzenie piłki gry. Wyszli z tego na razie obronną ręką. Adrian Cierpka. No, dobry zam, dobry zwód. Świetne dobry. Panowanie nad piłką, mimo tam asysty trzech rywali, poradził sobie Cierpka. Zagranie do Wojciechowskiego, ten układa piłkę na prawą nogę. Wojciechowski, Goliński po rękach Podleśnego. Piłka ląduje na poprzeczce, jeszcze raz Podleśny. Kapitalne interwencje bramkarza, ale kończy to strzał Arona Stasiaka, 1-0 dla Łęcznej. No i doczekaliśmy się bramki, wreszcie jednak zmiana. I nie tylko, bo przeszli jednak do ataku, jednak pan kiedyś wyciągnął wnioski z tej pierwszej części gry. Będąc przy piłce mamy szansę, nie będąc przy niej, to oni mają tutaj przewodzenie, jeżeli chodzi o linię ataku, jeżeli chodzi o styl Legionowi. 1-0. Może być Damian Podleśny mocno zdenerwowany, bo to była znakomita interwencja po strzale Golińskiego, później wręcz koncertowa przy próbie dobitki, no ale nie znalazł już sposobu, leżąc na murawie, na to, co zrobił Aaron Stasiak. 6 bramka w sezonie. 21-latka w barwach Górnika Łęczna i to w zasadzie przy rezultatach z innych spotkań na 40 minut przed końcem sezonu zasadniczego. Bez baraży. W zasadzie daje komfort gry na Stadionie Miejskim w Legionowie piłkarzom Kamila Kieresia.
Ciekawy jestem teraz. Czy rzeczywiście pójdą dalej do ataku zawodnicy Łęcznej, czy oddadzą inicjatywę, tak jak to wielokrotnie bywa, i będzie znowu Legionowia w natarciu. Damian Podleśny, przepraszam, nie leżał po tej interwencji przy dobitce. On po prostu poszedł jeszcze w kierunku Arona Stasiaka, próbując skrócić kąt. Paweł Sasin. Tak. Sasin. Stromecki. Ponownie Sasin. Zdobycie bramki daje dużą swobodę gry tutaj Łęcznianom. To wreszcie może zobaczymy lidera z prawdziwego zdarzenia, atakującego z rozmachem, Cierpka. Chociaż ja bym tutaj jeszcze nie stawiał krzyżyka na zawodnika gospodarzy, bo to nie, jest absolutnie nie, tylko dlatego... dobrze wyglądał w pierwszej połowie. I trenerze, to jest ważne jeszcze, siła tej drużyny w pierwszej połowie polegała na strzałach z dystansu. To nie jest tak, że dzisiaj nie wiadomo jaką kolektywną grę złożoną z kilkunastu podań musi pokazać Legionowia, żeby zbudować sytuację strzelecką. Nie, tylko tu jest kwestia, jaki wariant gry przyjmie teraz Kamil Kieresz, jego drużyna. Co oni zrobią dalej? Czy oni przejdą do ataku, czy oddadzą inicjatywę i będą atakowali? Aaron Stasiak. W środku śpiączka, w drugie tempo wchodzi Paweł Wojciechowski, tymczasem Stasiak dał się ograć. Paweł Sasin. Cierpka. Sasin. Wyciągnęli wnioski. Są przy piłce, to oni decydują w tej chwili, jak ta gra będzie wyglądała. Sasin. Cierpka. Do Kostrzewskiego. Sprintem powinni w tym momencie wychodzić zawodnicy Legionowi na linię środkową boiska. Zobaczmy, co słychać na stadionie Widzewa. W Łodzi wciąż prowadzi znicz Pruszków, ale Widzew chce atakować. Robi to od początku drugiej części spotkania, a sygnał do jeszcze większego ataku dał trener Widzewa Marcin Kaczmarek, wprowadzając na boisko drugiego napastnika Rafała Wolsztyńskiego, który zastąpił Mateusza Możdżenia. No i zobaczymy, czy to przełoży się na liczbę okazji stworzonych przez Widzew i przede wszystkim, czy widzewiacy będą w stanie to wykorzystać. Zwłaszcza, że znicz od czasu do czasu groźnie kontruje. Po jednej z takich właśnie akcji sytuację miał Dariusz Zjawiński, ale w ostatniej chwili został zablokowany. I też dobra informacja dla Widzewa, Zjawińskiego na boisku już nie ma, bo w zniczu też są zmiany. Prawie 53 minuty rywalizacji zdegradowanej do trzeciej ligi Legionowi i lidera drugiej ligi Górnika Łęczna. Prowadzenie gości 1-0. Od 49 minuty po bramce Arona Stasiaka. Tak, to była dobra akcja, ładnie przemyślana. Jednak... od trzech razy sztuka, można powiedzieć, te akcje. Tak, próbowali, tak to wyglądało. Woliński, później chyba Wojciechowski. Trafił Stasiak. Wojciechowski. Stromecki. Jeszcze Stromecki. No widać, że tutaj akurat jeśli chodzi o taką kulturę gry, indywidualne umiejętności, zdecydowanie przewaga po stronie gości. Tak, w tej fazie gry tak, bo w pierwszej części nie. Dobra. Czyżby zatem lider drugiej ligi w starciu ze Spadkowiczem potrzebował bramki, prowadzenia, takiego komfortu, żeby pokazać pełnię umiejętności? Kto wie, czy nie, że się odblokowali trochę, tylko zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi w ogóle o kontrolę tej gry. W tej chwili znowu to się wyrównało, jakby troszeczkę ten impet jakby osłabł, ale zobaczymy za chwilę. Przekonamy się, jakie były decyzje u obydwu trenerów w tej części gry. Paweł Sasin, on przed tym spotkaniem powiedział jeszcze w Łęcznej: nie interesuje nas, że wystarczy punkt, jedziemy po zwycięstwo. Nie zabraknie nam ambicji i mobilizacji. Choroś. Cierpka. Ponownie Sasin. No, to jest silna para, teraz doświadczenie Sasina, ten Cierpka jest bardzo aktywny. Kluska. O, świetnie to zagrał. Marcin Kluska. Poprowski. Przepraszam, to był Weremko. Coraz mocniej świeci nam sobie w oczy słońce. Ale to słońce jakby w tej chwili pełnią blasku. Świeci także dla piłkarzy Górnika Łęczna, wracających
na ten moment, tak, na zaplecze Ekstraklasy. Tak, i to jest wskazówka bardzo ważna. Podkreślałeś, musiał się naprawdę tutaj dobrze spisywać bramkarz w pierwszej części. Kostrzewski. I Kostrzewski sobie poradził, koledzy też to podkreślali, prawda, w studio. Teraz, kiedy jak zwykle czapki nie ma, słońce razi, ta większa ilość strzałów aż się prosi w wykonaniu tutaj Legionowi. 36 lat Pawła Sasina. Duże ogranie, doświadczenie. Śpiączka, ale przegrał tą rywalizację w środkowej strefie z Trubechą. Traci Koziara. Ale jeszcze gospodarze. Marcin Kluska. Ja sobie doskonale radzi, też taki spokojny, stanowany. To też jest ciekawy chłopiec. Zembrowski. Także miał rację prezes Ziomski, kiedy chwalił tą drużynę, że mimo, że oni opuszczają tą klasę rozrywkową, to jest bardzo ciekawy praca wykonywana tutaj przez Bogdana Jóźwiaka jako trenera. I sądzę, że rzeczywiście się nie pomylił w tej swojej prognozie. Długie podanie, ale Zatorowski, ale tutaj bardzo dobrze ustawił się Goliński. On teraz w tej roli prawego obrońcy Górnika Łęczna zdublował pozycję Pawła Sasina i był sfaulowany. Przez Weremkę. W przedniej kolejce Łęczna Stal Rzeszów 2-2. Resowia ograła Widzew. Stal Stalowa Wola ograła GKS Katowice. Dzisiaj, przypomnijmy, Widzew przegrywa ze Zniczem 0-1. Katowice remisują z Resowią 1-1, a tutaj w Legionowie lider z Łęcznej prowadzi 1-0. No i jeśli nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich 60 sekund, to na razie czwartym spadkowiczem do trzeciej ligi błękitni Stargard Szczeciński. Koroś. Zembrowski. Podlińskiego, przy Podlińskim Midzierski. Oczywiście tutaj wzrost środkowego obrońcy Górnika Łęczna odegrał rolę. Ale trenerze, pamięta pan, jak mówiliśmy w pierwszej połowie, że zawodnicy kapami karmieni nie są, że wiedzą, gdzie jest kawałek cienia. Tego cienia jest teraz tak trochę jest więcej za trybuną. Dlatego zobacz, grają cały czas tamto, co jest w grze. Podliński. Podliński na posterunku Kostrzewski. Kolejna interwencja dobra Kostrzewskiego. Dobry strzał, szybkie złożenie się. To się mogło podobać. Na razie niewiele emocji w drugiej połowie w Legionowie, a zatem zaglądamy do Łodzi i Katowic. Świetną sytuację miał przed chwilą Znicz, ale trafienie, ale strzał był niecelny, natomiast dużo dobrego wniósł do gry Wolsztyński. Jest aktywny, zaznaczył swoją obecność strzałem. Widzew przeważa. Widzew ma też Marcina Robaka, który potrafi się zastawić i odegrać piłkę. Na razie jednak nie przyniosło to gola. Widzew wciąż przegrywa w Łodzi ze Zniczem 0-1. Natomiast jeżeli chodzi o Katowice, po pierwszej części spotkania statystyka celnych strzałów zarówno po stronie Resowi, jak i GKS-u Katowice pokazywała 1 i wciąż jest ona niezmieniona. Drużyny raczej nie są na razie, nie kwapią się do tego, żeby zaatakować i jeżeli dobrze patrzę w tabelę, to jeżeli takimi wynikami zakończyłyby się te spotkania, to GKS Katowice z Resowią zagra w barażu, ale jeszcze dużo czasu, żeby tę sytuację zmienić. Paulowany Goliński. No, wszystko wskazuje, Michał, na to, że ta przewaga pozycyjna Widzewa może zakończyć się zdobyciem bezcennej dla nich bramki wyrównującej. Odrzutu wolnego piłkarze z Łęcznej. Stasiak zdobył bramkę w 49 minucie. Trzeba pamiętać, a jeśli nie, to przypominamy. 9 listopada ubiegłego roku w rundzie jesiennej w Łęcznej 2-0 dla gospodarzy. I właśnie Stasiak trafił do siatki, druga bramka, a wtedy pierwszy gol autorstwa Marcina Stromeckiego leży. Strzelec gola, Aron Stasiak w polu bramkowym. Starcie z Damianem Podleśnym widocznie nie należało do przyjemnych. A te pojedynki powietrzne, gdzie bramkarz jednak ma przewagę z racji swoich bram krytycznych, gry rękami, wyjście dynamiczne. Zawodnik, który oczekuje piłki, tak jak tutaj oglądaliśmy, zawsze musi ulec tej przewadze fizycznej zasięgowi rąk bramkarza. Górnik Łęczna prowadzi z Legionowią 1-0. Paweł Sasin. Arona Stasiaka z 50 minuty mecz.
Oddaje piłkę Bartosz Śpiączka. A nic nie tracą, zagrywając fair play zawodnicy Górnika Łęczna. Wyłącznie zyskują. Tymczasem Koprowski. Podleśny. W okolice środkowej linii boiska. Tu jest Leandro. Dobrze poszedł w górę kapitan Górnika. On wygrał tę rywalizację. Małek. O, szybka noga Małek. Dobrze to robi. Tak, ale Małek chyba nie lubi być w cieniu, bo zdecydowanie bardziej aktywny był w słońcu w pierwszej połowie. Dobry zamach. Podliński. Ale do przodu, nie na zawodnika. To są te błędy podstawowe, które hamują grę. Tu Becham, dzisiaj też mało podań od partnerów. Nie widać zawodnika, który zdobył w 11 spotkaniach 4 gole. Już ruszają z kontratakiem Łęcznianie. Wojciechowski, Stromecki. Będzie grała Łęczna. Bardzo spokojny teraz, w sposób stonowany, tak to sobie wyobrażam. Małek. Ten wynik daje im awans i nawet w razie jakiegoś niepowodzenia też są ubezpieczeni. Aaron Stasiak do Wojciechowskiego, tam wcześniej starcie Małka i Stromeckiego, tymczasem Wojciechowski, Goliński. Poczeka na partnerów, nie było do kogo zagrać, pokazał się Sasin, ale też tutaj piłka ustawiona. No po Sasinie, po zawodniku z takim doświadczeniem, to bym się spodziewał raczej takiej delikatnej podcinki z pierwszego zagrania. Ale on na pamięć grał na dalszy słupek, tylko to za lekkie było podanie i nie na swojego zawodnika. Leandro. Kierpka. Tak, troszeczkę zamroczyło tutaj Legionowie. Teraz to oni oddali inicjatywę. Teraz właśnie to, co żeśmy się upominali tutaj z Michałem, że jeżeli chcą awansować, muszą być częściej przy piłce i właśnie tak się dzieje, ale... Trubecha. Podanie na pamięć. Kogo grał teraz Andrzej Trubecha? Bo chyba nie do Leandro. Marcin Pluska. A Górnik podobnie jak w pierwszej połowie broni całą jedenastką na własnej połowie. Podliński. Podliński! Brawo Kostrzewski, chociaż ta piłka przełamała ręce. 21-letniego bramkarza gospodarzy. Świetny, naprawdę strzał, zaskakujący, ćwierć obrotu w trudnej sytuacji i dobra interwencja Kostrzewskiego. Druga strona boiska, ale wczoraj bardzo podobnie próbował Kamil Pestka z Krakowi w finale Pucharu Polski. To była kapitalna interwencja Zlatana Lomerowicza. Zgadza się, Pestka grał bardzo dobrze do przerwy. Man of the match. Przeciętnie do przerwy. Ale dwie asysty zaliczył trenerze. Zgadzam się. Rzut rożny. Taka jest ocena. Dla gospodarzy. Znowu niemal wszyscy zawodnicy na linii bramkowej. Jest głębokie dośrodkowanie. Świetnie to ustawienie. Sasin. To jest to doświadczenie. Wraca piłka do Koziary. Jeszcze jeden korner. Ponownie kapitan. Tu się dziwię, bo już powinien zawodnik podejść tutaj bliżej do linii. Narożnik pola karnego, żeby odblokować jednego zawodnika z Łęczny. No wreszcie. Najstarszy piłkarz Legionowi w tym meczu. Patryk Koziara. Koprowski, ręce na biodrach, podbiegnij trochę człowieku do przodu. Jakby pan trener głośniej powiedział ze stanowiska, to Koprowski powinien usłyszeć. Koziara, tam się rozminęli gracze Górnika, ale też nie zamknęli gospodarze po drugiej stronie bramki. Andrzej Trubecha blisko bramki bronującej. Jeszcze ten moment dośrodkowania. Andrzej Trubecha był tam najbliżej piłki szybującej po dośrodkowaniu. Kapitana Legionowi. I to jest zawsze ostrzeżenie dla drużyny, która powinna kontrolować grę i stara się. Zobacz, piłka idzie znowu do walki. Nie chcą rozgrywać piłki od tyłu, nie chcą mieć ustawionych szerokobrońców Łęczna. Wymuszają walkę jako taką, żeby piłka była jak najdalej od linii bramkowej. I jak na razie to się powiodło. Wojciechowski. Paweł Wojciechowski, 16 bramek w tym sezonie. Goliński, Goliński, Goliński! To jest rzut karny. To jest rzut karny, nie ma wątpliwości. Zahaczył rywala. Bramkarz gospodarzy Damian Podleśny. I to rozstrzyga. Najprawdopodobniej, że ten strzał będzie celny mecz. Karnych niestrzelonych w historii futbolu mieliśmy co niemiara. Tutaj sądzę, Paweł Wojciechowski będzie tym zawodnikiem, który stanie do stałego fragmentu gry. Rzut karny to nie bramka. I dlatego powiedziałem, jeżeli strzał będzie celny. Piłkę. Zobaczymy, kto zatem będzie strzelał. Aaron Stasiak najbliżej. Piłki, no czy jednak tym strzelającym będzie po piłkę poszedł też. Naprawdę, niewiele widać pod słońce. Paweł Wojciechowski.
A właśnie, a nasz znakomity kolega wydawca, też ekspert futbolowy, Łukasz Zarzeczny podpowiada, Michel Platini w dniu swoich 31 urodzin nie strzelił rzutu karnego. No zobaczymy, jak to będzie w przypadku dzisiaj nieobchodzącego urodzin Pawła Wojciechowskiego, a zatem Wojciechowski 2-0 dla Łęcznej. Świetny strzał. 66. minuta meczu. 66. minuta spotkania, Górnik Łęczna podwyższa. A Wojciechowski to akurat w tym sezonie zawodnik, który bierze się odważnie za wykonywanie rzutów karnych w zespole Górnika Łęczna. On nie ma z tym problemu. Wykorzystany rzut karny w wyjazdowym meczu z Widzewem. Wykorzystane jedenastki przeciwko Resowi, Zniczowi Pruszków. W Katowicach w meczu, który pokazywaliśmy, to był restart po COVID-19. Także w następnej kolejce ze Stalą Stalowa Wola. No i w meczach z Błękitnymi Stargard oraz Pogonią Siedlce. Ale też nie trafił jednego karnego. I dziś 2-0 dla Łęcznej. Zobaczmy, jakie wyniki na stadionach Widzewa i GKS-u Katowice. Jeżeli kibice Widzewa szukają pozytywów, to na pewno nim jest Rafał Wolsztyński. Odkąd jest na boisku, uaktywniła się ta prawa strona zarówno obrony, jak i pomocy. Tam szaleje przede wszystkim Gutowski, schodzi do środka, ale raz nie podał do Wolsztyńskiego, a ten miał do niego pretensje jak najbardziej zasłużone. Widzew próbuje, ale na razie bez skutku, co zresztą już wielokrotnie podkreślałem. I to jest spowodowane tylko jedną, ale najważniejszą rzeczą w tym spotkaniu. Wciąż prowadzi Znicz Pruszków 1-0. Natomiast w Katowicach pod względem optymizmu trzeba go dozować dla kibiców GKS-u Katowice. Tutaj informacja, 7 rzutów rożnych wykonywali jak na razie gospodarze. Tylko raz ze stojącej piłki dotychczas kopali piłkarze Resowi, ale mają teraz drugi rzut rożny w tym spotkaniu. Wcześniej mieli kontrę i po właśnie tej akcji mają kolejny drugi rzut rożny w tym spotkaniu. No i zobaczymy, czy uda się go zamienić na bramkę. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Resowiacy dobrze spisują się, jeżeli chodzi o stałe fragmenty. To zespół bardzo zorganizowany, zdeterminowany, poukładany przez trenera Grabowskiego i też liczy na stałe fragmenty, ale jak widać nie tym razem. Wciąż remis GKS-u Katowice z Resowią 1-1. W sumie 3 spotkania na szczycie drugiej ligi, 5 bramek po 2 gole w Katowicach i Legionowie, gdzie lider prowadzi 2-0. I w zasadzie można zacząć na Lubelszczyźnie i także tutaj ta garstka VIP-ów Górnika Łęczna otwierać zamrożone szampany, panie trenerze, bo już w ciągu tych następnych 20 minut nie sądzę, żeby aż tak diametralnie zmieniła się sytuacja nie tylko w Legionowie, ale także w Łodzi czy Katowicach. Na pewno masz rację. No, zawsze trzeba pochwalić drużynę, bo trzeba, jedną rzecz trzeba podkreślić. Mimo, że nie byliśmy przynajmniej ambio sobie niezadowoleni z gry, powiedzmy sobie Łęcznej pierwszej części, bo oni się bardziej przyglądali niż grali w tym meczu i żeśmy podkreślali, a szczególnie ty, znakomitą postawę ich bramkarza Koszewskiego, prawda? Bo doskonale broni. Znakomita pierwsza. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że oni są bardzo zdecydowani taktycznie. Tutaj pochwała dla trenera Kieresia, że jednak te jego zalecenia oni realizują. Nawet teraz, kiedy prowadzą 2-0, po szybkim kontrataku, kiedy jest nieudana klepka w środkowej części boiska, przechwyt, doskonałe podanie prostopadłe, przegranie piłki i słuszny rzut karny przy doskonale sędziującym dzisiaj arbitrze. I grają to samo. Są wycofani, czekają na błąd. To, co żeśmy podkreślali przez całą transmisję. Oroś. Będzie pierwsza zmiana w zespole gospodarzy. Widzę dwóch przygotowujących się do gry zawodników w ekipie Bogdana Jóźwiaka. Podliński. Dobry strzał. Próbechy, ale obok bramki. To właśnie jest ta recepta, wydaje mi się, dzisiaj na Górnika Łęczna. Strzały z dystansu. Nie ma co pchać się w pole karne dośrodkowaniami, bo i Midzierski, i Baranowski to są dwa wieżowce. Dobrze też spisuje się w walce o górne piłki bramkarz Adrian Kostrzewski, a jednak tymi strzałami z dystansu stwarzali zagrożenie w pierwszej połowie i już dwukrotnie po zmianie stron piłkarze Bogdana Jóźwiaka. Tak, sądzę, że na pewno Bogdan Jóźwiak przekazał i to oni sami widzieli. To już nie wszystko musi polegać, że będzie wszystko trener podpowiadał. Sami zawodnicy widzą i tych strzałów jest zdecydowanie za mała liczba w tej części gry.
Goliński. On wywalczył rzut karny, po którym padła druga bramka dla Łęcznej. Tymczasem Goliński zablokowany. Kiertka. Wojciechowski. Ze spalonego wracał Śpiączka. Ze spalonego wracał Bartosz Śpiączka. Tak, panie trenerze, pamiętamy ten rzut karny z 66 minuty Wojciechowskiego. Powiedziałem o tym, że Platini 31 urodziny nie strzelił karnego. Mówiąc o Łukaszu Zarzecznym, naszym wydawcy, to też państwu polecimy teraz Twittera Łukasza Zarzecznego. Top setka piłkarzy świata wszechczasów. Naprawdę codziennie dobre wideo. Świetna argumentacja. To ma Twittera, proszę zaglądać. Łukasz Zarzeczny, kto nie ma, można założyć. Tak, preferujemy zdolnych ludzi i to, żeś właśnie Michał uczynił. Przypominamy, że Sokrates, Platini, Deina, wielu zawodników nie strzelało karnych. Niewidoczny Małek w drugiej połowie w zespole Legionowi. Pojawi się w jego miejsce Turkowski. Młodzieżowiec Mateusz Turkowski, to będzie jego czwarty występ w tym sezonie. Zresztą na ławce rezerwowych, o czym mówił prezes Dariusz Ziomski przed meczem. Sama młodzież dzisiaj. No i tych dwóch bramkarzy ma dzisiaj Bogdan Jóźwiak, Krzywańskiego i Błeżnowskiego do dyspozycji. Daleki wyrzut z autu, duży rozbieg. Szkoda, jest tak wysoki, że to on powinien tam walczyć o piłki dograne do skraju powietrza. Czyżby nikt więcej tego nie umiał zrobić? A druga minuta meczu, rzucił bardzo daleko. Tutaj wybijają Łęcznianie, ale wydaje się tylko na moment Koziara. Rzuciła piłka do ręki. Ruszył Goliński, ruszył Śpiączka, też warto pamiętać. Kto był tym zawodnikiem, który teraz popracował w defensywie i wybijał piłkę na połowę rywala? To był Paweł Wojciechowski. Kluska. Tak, ale opóźnił to bardzo dobrze tutaj zawodnik Łęcznej. Tak się właśnie gra. I to pozwoliło kolegom na ustawienie się swoich szyków obronnych. Małek, być może ostatnia akcja z udziałem 22-latka w barwach Legionowi. Małek do Trubechy. Jeszcze Małek. Blisko sytuacji. Arbiter Maciej Pelka. Nie było gwizdka. Gramy dalej. Wojciechowski. Ta druga zmiana to będzie Jacek Lewandowski. Szósty występ w tym sezonie. On zastąpi Andrzeja Trubechę. Dwaj 22-letni piłkarze opuszczą boisko w zespole gospodarzy. Oddał tu Legionowi, i to jest być może ten moment, kiedy arbiter techniczny Piotr Idzik zasygnalizuje zmianę. Najpierw boisko opuszcza Małek. Bardzo przezornie odwrócony tyłem do ławki rezerwowych. Małek jakby chciał jeszcze kilka sekund wyciągnąć. Podwójna zmiana w zespole gospodarzy, a zatem też wizyta na dwóch stadionach. Widzę w Łódź, GKS Katowice i Aleksander Rok. Sporo zmian, przede wszystkim na murawie zameldował się Daniel Mąka, zmienił Henryka Oyamę, a Widzew coraz bliższy i to dosłownie bramki wyrównującej. Piłkarze z Nicza wybijali ją z linii bramkowej, ale wciąż zachowują czyste konto, wciąż prowadzą 1-0. Tutaj obraz gry się nie zmienia. To Widzew dominuje, a z Nicz czeka na właśnie takie sytuacje jak choćby ta, kiedy może złapać oddech, poustawiać szyki w defensywie i czekać na kontrę, a później kierować piłki do Czarnowskiego, który już przecież w tym meczu gola strzelił. Jeżeli chodzi o Katowice, tutaj poważna strata w zespole gospodarzy. Adrian Błąd ucierpiał źle, upadł na murawę i najprawdopodobniej jakaś poważna kontuzja spowodowała, że musi już oglądać to spotkanie z ławki rezerwowych. Wcześniej raczej niewiele się działo, chociaż teraz rzut wolny mają piłkarze z Katowic. Dośrodkowanie, pewnie gdyby Błąd był na boisku, to on by wykonywał ten rzut wolny i byłoby zagrożenie być może większe. Ale popatrzmy, jeszcze nie koniec, poradzili sobie.
sobie ostatecznie piłkarze Resowi z tym niebezpieczeństwem i za chwilę rozpoczną, nie rozpoczną odrzutu wolnego, bo to GKS Katowice utrzymuje się przy piłce. Kolejna wrzutka, kolejne niedokładne było to podanie, natomiast wcześniej też trzeba zaznaczyć bardzo dobrą interwencję Zapytowskiego, który uratował Resowie od straty bramki po świetnej interwencji. Strzał był jednak z ostrego kąta i dobrze spisał się bramkarz Resowi. A tutaj cały czas bardzo wyrównany mecz w drugiej połowie. Dwie bramki dla Górnika Łęczna, bo i dominacja w tym pierwszym kwadransie po zmianie stron była po stronie lidera drugiej ligi. Natomiast teraz oglądamy sporo takiej gry w środkowej strefie boiska. Mieliśmy kilka prób gospodarzy. Też dwie zmiany, przypomnijmy, Turkowski za Małka i Lewandowski za Trubechę, a więc w tej formacji ofensywnej zmienił trener Bogdan Jóźwiak. Kamil Kiereś na razie trzyma się podstawowego ustawienia, tego, którym Górnik Łęczna zaczynał mecz 34. kolejki w Legionowie. I nic się nie zmieniło. Stabilna bardzo ta pozycja obronna drużyny tutaj Łęcznej. Tego wymagał Kiereś i oni dalej mają za każdym razem przewagę liczebną i swobodnie te wszystkie ataki w zasadzie są zatrzymywane i są próby szybkiego kontrataku. Troszeczkę gorzej grają zdecydowanie Legionowie w tej części gry. Niezłe zagranie w kierunku Turkowskiego. Nie opanował piłki Mateusz Turkowski. I Kostrzewski. Jemu i kolegom teraz spieszyć się oczywiście nie będzie. 77. minuta meczu. Legionowia Górnik Łęczna. 0-2. Oroś. Marcin Kluska. Podleśny. Turkowski stracił piłkę, naprawił jego błąd Weremko. Tymczasem Paweł Wojciechowski jeszcze poszukał Arona Stasiaka. Świetnie to rozegrali. Dobry zamach. Ofiarna interwencja piłkarza Legionowi w polu karnym. Zatrzymuje grę sędzia Maciej Pelka. A to była dobra akcja, muszę powiedzieć więcej. Zamach do strzału z tego podania, takie typowe hokejowe. Świetnie to zrobili. Rozbierał się Kaczorowski, przyjął na ciało uderzenie strzelca pierwszej bramki dla Górnika Łęczna. 78. minuta meczu na zegarze, więc przed nami ostatnich kilkanaście minut. Przygotowuje zmiany Kamil Kiereś. Marcin Kluska. Oraz Kluska. Do gry pokazał się Koziara. Zembrowski. Marcin Kluska. No teraz prawie całym zespołem atakuje Legionowia. Turkowski. Kluska. Trzech partnerów podniosło ręce. Goliński. No i zobaczymy, czy przycisną gospodarze. Cierpka, Sasin. Dominik Lewandowski w miejsce strzelca pierwszej bramki. Arona Stasiaka. To będzie pierwsza zmiana w zespole lidera drugiej ligi. Już niemal pewnego pierwszoligowca na sezon 2020-2021. Tak, tutaj ta para, trzeba powiedzieć, naprawdę Cierpka i Sasin bardzo ważną rolę odgrywają w tej zespole, jeżeli chodzi o zawodników tworzących grę drugiej linii, przytrzymującym, wprowadzający troszkę więcej arytmii, na pewno grają lepiej. Ta pierwsza bramka ustawiła bardzo dobrze ten mecz. Zyskali dużo większą swobodę, która pozwala im w tej chwili naprawdę na troszeczkę więcej płynnych akcji. Ale konsekwencja tak jest została zachowana. Bronimy i czekamy na błąd Legionowi. Różnica między ławkami rezerwowych dzisiaj, a w zasadzie piłkarzami, którzy na tych ławkach siedzą, polega na tym, że po pierwsze krótsza jest ławka Legionowi, po drugie piłkarze z ławki rezerwowych Legionowi nie zdobyli bramki w tym sezonie, a na ławce Górnika Łęczna jest aż pięciu piłkarzy, którzy w sumie zdobyli 8 bramek na drugoligowych boiskach w tym sezonie. Kluska, Koziara. Dobra wymiana piłek, a to była dobra wymiana piłek w środkowej strefie przez zawodników Legionowi. Do nikogo podanie złe, a przestrzeń była zupełnie bardzo ładnie oczyszczona. Zły wybór.
startu do piłki zabrakło tutaj. Ale też zobaczmy. Druga zmiana to będzie Korczakowski w miejsce Wojciechowskiego. A zatem dwóch napastników zdejmie z boiska przed końcem tego spotkania Kamil Kiereś. To jest oddanie piłki do szybkiego kontrataku przez zespół Łęcznej. Złe. Złe wybory. Zobaczmy, co słychać w Łodzi i Katowicach. Przed chwilą chciałem streścić poczynania Widzewiaków w ten sposób, że zmienili oni strategię. Raczej chcieli wymieniać więcej podań i to raczej w środkowej strefie, ale przed chwilą stworzyli sobie największe zagrożenie po dośrodkowaniu. Robak jednak niecelnie. Też są odważniejsi gospodarze, jeżeli chodzi o strzały z dystansu. Próbują częściej zaskoczyć w ten sposób Misztala bez efektu. Wciąż przegrywają w tym meczu 0-1. Wynik nie zmienia się także w Katowicach. Chociaż tutaj trzeba pochwalić Szymona Frankowskiego, skoro wcześniej bardzo też ciepło wypowiedziałem się o Zapytowskim, ponieważ Frankowski to młodzieżowiec, który spisał się bardzo poprawnie przy strzale z dystansu. Tam istniało ryzyko jeszcze, że któryś z piłkarzy Resowi dziubnie piłkę, zmieni tor lotu piłki, ale bardzo czujny był Frankowski, dlatego jego zespół remisuje, a Widzew wciąż naciera. Jednak tutaj nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o wyniki. GKS Katowice remisuje z Resowią 1-1, w Łodzi wciąż Widzew przegrywa 0-1. Popatrzmy na to, co dzieje się w Katowicach, bo GKS ma rzut rożny. Nie ma błąda, o czym już wcześniej wspominałem, a przypomnijmy, że GKS-owi brakuje jednego gola, żeby znaleźć się na zapleczu Ekstraklasy. Jeżeli zdobędzie w tym momencie zwycięską bramkę, dającą prowadzenie, może w ten sposób, to wtedy wirtualnie znajdzie się w tej czołowej dwójce. Ale popatrzmy, bo jest kolejny rzut rożny. Mówiłem o tej liczbie stałych fragmentów. Jeżeli chodzi o gospodarzy, mają sporą przewagę, a to starcie, które nie jest pierwszym tego typu w tym spotkaniu. Już wcześniej dochodziło do takich słownych starć i potyczek, ale na razie skończyło się bez większych konsekwencji. Oczywiście wcześniej młodzieżowcy zostali ukarani w ten sposób żółtymi kartkami, Hebel, a także Wojciechowski, bo rzeczywiście ta kłótnia była gorąca, ale w tej sytuacji, którą widzimy na ekranie, raczej do indywidualnych kar nie dojdzie. No ale czekamy z niecierpliwością na ten stały fragment. Trzeba przyznać, że są momenty, kiedy widać, że drużyny bardzo chcą dokładnie rozegrać ten stały fragment, czy to rzut rożny, czy to rzut wolny, ponieważ z akcji niewiele się dzieje, nie ma zbyt wielkiego zagrożenia. Tak też było po tym rzucie rożnym. Wciąż jest raczej spokojnie, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe. Osiemdziesiąta czwarta już minuta i teraz dopiero czas do wykonania zmiany, bo wiemy, jakby się uparli piłkarze obu zespołów, że będą grali, że piłka nie opuści boiska. Czeka dwóch graczy rezerwowych Górnika i czeka ten, który jako pierwszy wejdzie na boisko. Opuszcza plac gry Damian Podleśny, bramkarz Legionowi Legionowo, a w jego miejsce wychowanek klubu 17-letni Jan Krzywański, debiut drugoligowy w 34. kolejce Jana Krzywańskiego. A przypomnijmy, trenerem bramkarzy jest Piotr Wojdyga. Bardzo piękna, bardzo fajna tutaj decyzja. Bardzo by się to podobało. 17-letni młody bramkarz. A Kiereś, mając stały fragment pod własną bramką, jeszcze wstrzymał zmianę. To było niezłe dośrodkowanie. Faulował Koziara. No teraz moment, aby zmienili. Przesądny Kamil Kiereś, czy tak faktycznie, panie trenerze, nadal obowiązuje ta zasada, masz stały fragment pod własną bramką, to nie zmieniasz, bo role są przydzielone. No tak, część trenerów, prawda, reaguje, że jest to najkorzystniej dla nich i tutaj trudno powiedzieć coś innego, niż pomyślał i wykonał trener Kiereś. Kolejny Lewandowski na boisku, tym razem Dominik w barwach Górnika Łęczna, 31 spotkań i 2 gole, ale to są raczej takie epizody Lewandowskiego, natomiast ta druga zmiana wciąż jeszcze niedokonana przez Kamila Kieresia. Poroś.
Weremko. Kurkowski. Tak, dobry pressing. Weremko. Śpiączka. I Marcin Kluska bez ryzyka za linię końcową. I opłacił się pressing. To jest... A Bogdan Jóźwiak nie ma problemów ze zmianą przy stałym fragmencie pod własną bramką. 65. minuta spotkania, kolejna zmiana w drużynie. Sądzę tutaj również, masz rację z tym, że znowu tutaj usprawiedliwia to w jakimś sensie i wynik spotkania. To jest końcowy fragment gry, stąd się może Bogdan zdecydował, chce koniecznie uhonorować nowego zawodnika, żeby też zobaczył, jak to wygląda w ciągu tych kilku minut. Igor Korczakowski za Bartosza Śpiączki. To najpierw miała być zmiana za Wojciechowskiego, ale być może zgłosił jakiś uraz, przemęczenie Bartosz Śpiączka. Kamil Kieryś zmienił swoją decyzję, rzut rożny dla drużyny gości. Bardzo dobrze Choroś popracował w powietrzu na wysokości linii pola bramkowego. Tymczasem Leandro, którego piłka przeskoczyła. Cierpka. 4,5 minuty plus to, co doliczy Maciej Pelka i wystrzelą szampany w Łęcznej. Myślę, że Lubelszczyzna będzie dzisiaj przedłużała sobie tą radość, która zaczęła się wczoraj. Finał Pucharu Polski na arenie Lublin. Grający z numerem 23. Za Koprowskiego. Maciej Sobota, czwarty występ w tym sezonie. Kolejny młodzieżowiec w zespole gospodarzy. Słusznie, w sobotę powinien grać Sobota. Bogdana Jóźwiaka. Panie trenerze, przerwa w rozgrywkach. Co też kibice zrobią bez, nas, bez pana trafnych uwag? Nie, tylko tak właśnie patrzę, słuchaj, masz rację, mrożą szampana. Są piłkarze i nie tylko piłkarze, politycy, aktorzy, lekarze, wszyscy lubią szampana. A jeżeli zasłużenie ktoś wygrywa, ktoś awansuje, zawsze należą się słowa uznania i jest to normalne, prawda, nasze polskie zachowanie. Cierpka. Tak szybki, Cierpka, tak. Tracił piłkę w środkowej strefie boiska, tam poszedł bardzo agresywnie, natomiast przejęli gospodarze Turkowski. Cały czas. No, dobry balans ciała, wejście. To zrobił Mateusz Turkowski. Ale świetnie tam się zachował. Toliński, jeszcze nie koniec, Weremko. A tam świetny chyba ślizg był Sasina. I to on tą akcję w ostatnim momencie, powiedzmy sobie, nie pozwolił na dośrodkowanie. A to była dobra akcja. Będzie też zmiana chyba Tomasz Tymosiak, jeśli widzę dobrze przez całą szerokość boiska. Będzie tym zawodnikiem, który wejdzie na boisko w zespole Górnika Łęczna. My zaglądamy po raz kolejny głosem Arkadiusza, Aleksandra Roja do Łodzi, do Katowic. Jeżeli chodzi o relację tego, co dzieje się na boisku Widzewa, myślę, że mógłbym nagrać jedną wersję i ona byłaby puszczana przez cały czas i byłaby aktualna. Widzew atakuje, Widzew głównie dośrodkowuje. Osią główną w ataku jest Marcin Robak, ale wciąż zero, jeżeli chodzi o strzelone gole przez gospodarzy. Naprawdę momentami tu jest bardzo gorąco w polu karnym, ale w bramce świetnie spisuje się Misztal, wyłapuje te wszystkie wrzutki, a nawet jeżeli to mu się nie udaje, to zazwyczaj jest nieprzepisowo powstrzymywany przez piłkarzy gospodarzy i są odgwizdywane faule. Widzew konstruuje kolejną akcję i kolejny raz pewnie ona zakończy się strzałem albo właśnie dośrodkowaniem, z tym, że często brakuje przy tych zagraniach precyzji. W Katowicach remis 1-1. Wcześniej z rzutu wolnego próbował Kamil Będkowski, piłkarz GKS-u Katowice, ale Zapytowski po raz kolejny spisał się bardzo pewnie. Z każdą interwencją czuje się coraz lepiej na boisku bramkarz Resowi i to na niego będą musieli znaleźć sposób piłkarze GKS-u Katowice, jeżeli zagrają te drużyny niedługo w barażach, bo przecież jest taka możliwość. Popatrzmy, zgranie piłki w pole karne, ale naprawdę bardzo dobrze prezentuje się Resowia w defensywie, zwłaszcza, że to piłkarze GKS-u Katowice mają inicjatywę. Dłużej utrzymują się przy piłce, ale koncentrację zachowują goście, no i cieszą się z remisu 1-1. Formacją defensywnym. A może to... Dziewięćdziesiąta już minuta meczu na Stadionie Miejskim w Legionowie. Gospodarze 0, Górnik Łęczna 2. I możemy powiedzieć oficjalnie, bo wiemy, aż takiej zmiany rezultatów na trzech stadionach się nie spodziewam, żeby Górnik z Łęcznej miał nie awansować. Górnik Łęczna wraca na zaplecze Ekstraklasy. W 34. kolejce prowadzi 2-0.
patrząc na to, co dzieje się w Łodzi i Katowicach, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj to Łęcznianie w 100% wykonują swój plan, chociaż im akurat wystarczał remis. Odliński. Oziara. Pluska. Szanowni Państwo, mecz pomiędzy Legionowym a Górnikiem Łęczna potrwało co najmniej 3 minuty dłużej. 3 minuty doliczone przez arbitra Macieja Pelkę. To jeszcze być może szansa na honorową bramkę gospodarzy. Próba dośrodkowania jednak zablokowana i bardzo spokojnie Adrian Kostrzewski. Taki czas, myślę, na podsumowanie, panie trenerze, tego, co dzisiaj widzieliśmy. Dobry początek, chociaż bez błysku, lidera tabeli drugiej ligi. Później bardzo dobra gra i wiele strzałów z dystansu gospodarzy, no ale po przerwie oświadczenie wzięło górę. To jest moje zdanie, a pana? No jest dość podobne, bo poza tym błyskiem, który podkreśla się słusznie, jednak zawiedli mnie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę gry Łęcznianie, oddali inicjatywę i duże zagrożenie stwarzał zespół Legionowi. W drugiej połowie rzeczywiście ich doświadczenie, pierwsza bramka i pokazali, że w tej drużynie są dużo większe możliwości. Natomiast generalnie biorąc, to co widzimy w tej chwili, mimo tego wyniku 2-0, druga bramka z rzutu karnego, zresztą zasłużonego rzutu karnego przy świetnym, prawda, sędziowaniu przez pana Macieja Pałkę, może to na pierwszą ligę nie starczyć, ale chwalmy ich za awans, zarówno pana Kieresia, zawodników, kierownictwo tego klubu, a jeżeli są dzisiaj na meczu, jakże chciał ich wywołać, no to wiedzą, że ten zespół na pewno musi być jeszcze wzmocniony. Arbiter z Wielkopolski, lat 31, duża kariera jeszcze przed nim, ale tak oddajmy gwoli sprawiedliwości, Maciej Pelka. Panie Pelka, Pelka. Pan Maciej Pelka. No a tutaj jeszcze półtorej minuty i będą podniesione ręce Górników z Łęcznej, potwierdzające powrót na zaplecze Ekstraklasy klubu, który w różnej nomenklaturze, ale przez 7 sezonów cieszył swoich kibiców grą w najwyższej klasie rozgrywkowej. 14 sezon na poziomie trzecim poziomie rozgrywkowym i na razie tyle, jeśli chodzi o Łęczną, bo wracają na zaplecze Ekstraklasy. Jeszcze jedna zmiana, podwójna. Podwójną zmianę w drużynie gości. W zespole Kamila Kieresia. Boisko grający z numerem 26 Adrian Cierpka. Schodzi Cierpka. Zastępuje go grający z numerem 7. W jego miejsce Tymosiak, a zatem dobrze widziałem. Na Tymosiaka, się 26 mecz w tym sezonie i będziemy mieli także młodzieżowca Karola Turka, a on zastępuje Golińskiego. Cierpkę można tutaj wyróżnić, to była dobra para, razem z Sasinem miał znaczący wpływ na grę swojego tej zespołu. Berenko. A zatem Legionowia opuszcza szeregi drugoligowców. Mierzyć się będzie w trzeciej lidze zarządzanej przez Łódzki Związek Piłki Nożnej z rywalami w następnym sezonie. Jak mówiliśmy, trenerem tego zespołu będzie aktualny asystent Bogdana Jóźwiaka, Michał Piros. Zobaczymy, jak pójdzie praca Pirosowi w trzeciej lidze. Przede wszystkim, którymi piłkarzami będzie mógł pracować. Natomiast Górnik Łęczna wraca dzisiaj już oficjalnie na zaplecze Ekstraklasy. Powtarzam, kibiców Peremko. Z Łęcznej, proszę o pozostanie w swoich sektorach. Lewandowski. Zembrowski. Troszkę przesadził. Takie chyba podsumowanie występu Legionowi w tym sezonie. Ale mi się podoba, chcę ci powiedzieć, mimo porażki ten zespół, praca włożona przez trenera. Koniec meczu, Górnik Łęczna, pierwszym zespołem, który awansuje na zaplecze Ekstraklasy w sezonie 2019-2020. Pomeczowe wywiady w naszym studiu, a teraz zobaczmy, co dzieje się w Łodzi i Katowicach. W Łodzi Widzew przegrywa ze Zniczem 0-1. Za chwilę kończy się doliczony czas w tym spotkaniu. 5 minut, o tyle dłużej trwa ten mecz, ale najpierw będziemy musieli poczekać na to, co się stanie w Katowicach. W Łodzi na razie Widzew jest zależny już tylko i wyłącznie od GKS-u Katowice. To Znicz utrzymuje się przy piłce, jest w okolicach pola karnego i najprawdopodobniej już nie da Widzewiakom stworzyć kolejnej okazji w tym spotkaniu, a to będzie oznaczać, że po końcowym gwizdku nie będzie w Łodzi natychmiastowej radości. Będzie oczekiwanie i zerkanie na to, co dzieje się przy ulicy Bukowej, ale jeszcze nie przesądzajmy, jeszcze sędzia pozwolił grać, jeszcze pozwolił na to, żeby być może skonstruować kolejną akcję, chociaż tutaj Znicz jak najmocniej przeszkadza
wrzuca piach w te tryby Widzewa. No i jak widzimy, nic się już w tym spotkaniu nie wydarzy. Przenosimy się do Katowic natychmiast. Oddaję głos Tankowski komentatorom. Daleka piłka. Tutaj już są stoperzy. Jest zgrana piłka. Stefanowicz. Stefanowicz pod polem karnym. Strzał Stefanowicz! Obok bramki. Groźny. Tam kontakt. Zablokowany, tak. No, ależ blisko. Emocje w tym doliczonym tak czasie gry w Katowicach. To co chcieliśmy, tak? Czyli są emocje do końca. Szkoda, że tak późno, bo tak 5-10 minut wcześniej, gdyby to wszystko ruszyło w takim natężeniu ataku, jak to obserwujemy w tej chwili, to myślę, że większa szansa byłaby dla GKS, żeby jednak tego upragnionego gola zdobyć. A tymczasem patrzymy, piłka zawieszona w pole karne. Jest tam w swoim królestwie Marceli Zapytkowski i on łapie piłkę w rękawice. No i rozpoczęła się ostatnia doliczona minuta. 60 sekund, 3 katowiczanie. Jeszcze są w stanie cokolwiek tutaj zmienić. Czy na własne życzenie nie wywalczą tego awansu? Jeszcze będzie sytuacja. Jeszcze będzie okazja, tak? Świetnie, Kiebzak już jest w polu karnym. Kiebzak przed polem karnym jest zawodnik GKS-u. Zablokowany strzał. Jeszcze tutaj Stefanowicz faulowany. Będzie okazja jeszcze jedna dla GKS-u. Ale teraz dwóch rannych. Leżą dwaj zawodnicy. Co musi teraz sobie myśleć Adrian Błąd, czy będąc na ławce, tak? Gdzie ustawili mu dwa takie rzuty wolne, z których on lubi najbardziej uderzać. Także, ale może ktoś inny będzie bohaterem. Zobaczymy. Ale świetnie tam zachował się Zalepa, zastawiając strzał przy tej okazji GKS-u, zasłaniając bramkę i blokując to uderzenie. No, byłoby bardzo, bardzo groźnie. A tymczasem mecz Widzewa dobiegł końca. Widzew przegrał swoje spotkanie, więc katowiczanie mają wyłożony na tacy awans do pierwszej ligi. Trzeba tylko w tych ostatnich sekundach tego spotkania strzelić gola. No, będzie okazja na pewno do tego bardzo dobra, bo katowiczanie będą mieli w tej 96 minucie rzut wolny tuż przed polem karnym. Kilka chwil temu właśnie po takiej akcji Kiebzak trafił w słupek. No, w meczu mamy 1-1, bo... Dlaczego Katowice nie miały przed meczem? Mają w ostatniej sekundzie meczu, tak? Czyli wszystko w własnych nogach, także... Tak jest. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Ale końcówka pierwszej połowy przyniosła nam oba gole. W 43 minucie Twardowski dał prowadzenie Resowi i 2 minuty później Rogalski z rzutu karnego wyrównał, więc może końcówka samego meczu też tutaj przynieść jakieś trafienie i rozstrzygnięcie. No, widzimy Będkowski, tak? Jako jedyny tak, przy piłce, także... Zdawał się na to, że to on bierze na swoje barki odpowiedzialność za wykonanie tego rzutu wolnego. Jest 5 zawodników Resowi ustawionych w murze na 12 metrze. Będzie strzelał Będkowski, czy jednak zdecyduje się na mięciutką rzutkę za murem gdzieś na 5-6 metr? Myślę, że tak, tylko że to dla mnie to bardziej ustawienie dla prawonożnego, tym bardziej, że... No właśnie stąd moja wątpliwość, czy to aby na pewno będzie uderzenie. Zobaczymy. Kamil Będkowski. Strzał prosto w mur. Nic z tego nie wyszło. Jeszcze reklamuje Będkowski i zagranie ręką w tym wypadku, ale zobaczymy arbiter... po wtórkach, ale to musi być zdecydowanie lepsze uderzenie, tak? To jest. Arbiter absolutnie ma tutaj zdecydowane zdanie w tym temacie. Na pewno temacie. Nie zmieni decyzji już arbiter, to nie ma takiej opcji. Chociaż mocno tam protestują, a no wyraźnie trzyma się za twarz zawodnik Resowi. No i popatrzymy sobie tutaj na powtórkę. Tak, no wyraźnie trafiony Konrad Domoń w twarz, więc tutaj o rzucie karnym absolutnie nie ma mowy. Katowiczanie, czy powinien iść? No może powinien iść Frankowski do pola karnego, bo to ostatnie sekundy tego meczu i kto wie, może taka interwencja w polu karnym rywala by się przydała także w wykonaniu bramkarza. Tymczasem katowiczanie mają piłkę prawa strona boiska. Woźniak będzie wrzucał w pole karne. Układał się tam Jędryk do strzału, ale nie doszła do niego piłka. Stefanowicz z lewej strony boiska. Kiebzak stracił piłkę. No i teraz okazja dla Resowi na to, żeby tutaj zadać decydujący cios, ale chyba nie będzie.
będzie tutaj aż tak mocno Geniec rządził, kierował się w stronę bramki. Przytrzyma po prostu, tak. To jest gra już wyraźnie na zyskanie czasu, żeby nie przegrać tego spotkania w Katowicach, nie stracić jakiejś frajerskiej bramki w końcówce. Proszę bardzo, nawet nie poszedł w pole karne w tej chwili, tylko ustawił się tutaj do gry tyłem do bramki Szymon Feret. Przytrzymał kolejne sekundy zyskane. No a Katowicom wyślizguje się właśnie bezpośredni awans do pierwszej ligi, więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć dodatkowe emocje związane z występami tych dwóch drużyn między innymi, bo to jest przecież kwestia dwóch meczów barażowych i wyłonienia tego, kto w pierwszej lidze jeszcze obok Widzewa i obok Górnika Łęczna zagra. Jest ostatni gwizdek arbitra. GKS Katowice remisuje z Resowią 1-1, nie wykorzystuje szansy i będzie musiał szukać swojej szansy gry w pierwszej lidze, dopiero w barażu. Jak to podsumujemy, Mariusz? Wydawało się, że wszystko mają ku temu, żeby no, osiągnąć ten... Na pewno nie w takim stylu chciał awansować Widzew do pierwszej ligi, ale taki jest fakt. To mu się w końcu udało po tym poprzednim, bardzo nieudanym sezonie. Dopiął Widzew swego i zagra w przyszłym sezonie na zapleczu Ekstraklasy. Ma tyle samo punktów co katowiczanie, ale lepszy bilans goli. Dziękujemy pięknie za emocje związane z Multi i drugą ligą. Sponsorem transmisji był Polski Związek Piłki Nożnej. Właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Podglądamy sobie, jak wyglądała radość piłkarzy Górnika Łęczna po uzyskaniu awansu do Fortuna pierwszej ligi. Proszę bardzo, jakie sceny, przyjemnie się na to patrzyło. Zresztą Górnik Łęczna i w tym dzisiejszym spotkaniu zasłużył. Do przerwy może mieliśmy wątpliwości, ale po przerwie to dość szybko, bo w 50 minucie po bramce Stasiaka już rzecz była pod kontrolą właściwie w tym spotkaniu. Tak, się trochę śmieliśmy, że jedna połowa jest w dole, druga jest z górki i to była właśnie ta połowa, w drugiej połowie atakować. No. Dokładnie. I w drugiej połowie rzeczywiście tutaj Łęczna już potrafiła przejąć kontrolę nad meczem. Udokumentowała to pierwszą bramką, o której wspomniałeś, Arona Stasiaka.
i widać było, że to już no, idzie nie, pewnie do nie dało sobie tego wyrwać. Dokładnie. Zwłaszcza, że wiemy, co się działo na tych dwóch innych stadionach, które też były istotne i wyniki, jakie na nich padały, też były istotne i wiemy, że tam tak różowo dla gospodarzy nie było. Bo chcielibyśmy oczywiście oglądać takie emocje pozytywne i taką radość, jak po spotkaniu Górnika Łęczna, natomiast wiemy dobrze, że i w Łodzi, i w Katowicach to aż tak miło piłkarzy gospodarzy nie mają. Patrzymy sobie na te najciekawsze sytuacje, no i bramki przede wszystkim, jakie Górnik Łęczna strzelał dzisiaj Legionowi. To widzimy akurat, myślę, że chyba bramkarz tutaj. Damian Podleś. W głównej roli widzieliśmy taki troszeczkę. Zastanawialiśmy się, i to właściwie jest pytanie do ciebie, Arku. Zastanawialiśmy się, czy dobrze robił Damian Podleśny, że tak oczywiście interweniował dwukrotnie skutecznie, natomiast że tak poszedł, dał się ponieść tej całej euforii, jaka towarzyszyła tym udanym obronom, i potem pobiegł jeszcze do tego trzeciego strzału, którego już nie obronił. No myślę, że tak, no to była dobra interwencja, już tak sparował piłkę na poprzeczkę, później widzieliśmy taka interwencja w stylu troszeczkę do piłki ręcznej, no i poszedł za tym ciosem, już nie zatrzymał się. Poniosło go, no ale też w takiej sytuacji też wymagało się, żeby troszeczkę obrońcy pomogli. I patrzymy, jeszcze patrzyliśmy na bramkę Pawła Wojciechowskiego z rzutu karnego, jeszcze o niej sobie powiemy, ale przenosimy się teraz na boisko. Michał Zawadzki jest za Aronem Stasiakiem, czyli zdobywcą tej pierwszej bramki. Słuchamy. Aron Stasiak, członek zespołu, który awansował do pierwszej ligi, jest z nami. Aron, powiedz po pierwsze, jesteś młodym zawodnikiem, 21-letnim. Kilku piłkarzy Górnika Łęczna pamięta lepsze czasy tego zespołu, chociażby w Ekstraklasie. Ale jak ty się dzisiaj czujesz po tym meczu, który przypieczętował, tak to nazwijmy, awans lidera? Na pewno się czuję bardzo szczęśliwy, bo pierwszy raz przeżywam coś takiego, że awansuję do ligi wyżej i przyczyniłem się do tego w jakimś stopniu i na pewno to jest bardzo, bardzo miłe i jestem dzisiaj naprawdę bardzo szczęśliwą osobą. 6 bramek w sezonie to jest całkiem duży stopień, w którym się przyczyniłeś. To jest taki specyficzny weekend dla całej Lubelszczyzny, bo wczoraj Arena Lublin była gospodarzem jednego z lepszych, zdaniem wielu ekspertów, finałów w ostatnich latach Pucharu Polski, a dzisiaj drugi klub z Lubelszczyzny, Górnik, zasila szeregi pierwszej ligi, czyli co, tylko się cieszyć. No na pewno tylko się cieszyć, no można powiedzieć, Lublin będzie płonął dzisiaj, więc Lubelszczyzna na pewno, można powiedzieć, będzie wdzięczna, że ma i drugą ligę w motorze, i pierwszą ligę w Łęcznej. Aron, to jeszcze takie pytanie, które nawiąże do tego, o czym mówiliśmy w trakcie komentarza. Trener Andrzej Strejlał był dzisiaj tutaj obok mnie i wspólnie powiedzieliśmy, pierwsza połowa to albo była taka gra, remis nam daje awans, więc poczekajmy, co zrobi rywal, albo gdzieś troszeczkę wam spętało nogi to, że możecie awansować do pierwszej ligi, bo bardzo dużo inicjatywy było po stronie gospodarzy, szczególnie jeśli chodzi o strzały z dystansu. Ty się z tym zgadzasz? No w pierwszej połowie na pewno Legionowa miała swoje sytuacje, ale staraliśmy się dobrze grać w defensywie, a w drugiej połowie, w przerwie powiedzieliśmy sobie, żeby w drugiej połowie zrobić to, co do nas należy, i wyszliśmy na drugą połowę zmotywowani, żeby wygrać ten mecz, i się udało, i zrobiliśmy to, i awans jest nasz, i jesteśmy zwycięzcą tej ligi. Aron Stasiak, 6 bramek w sezonie, w tym 2 gole przeciwko Legionowi i w meczu domowym, i w meczu wyjazdowym. Dziękuję bardzo, gratulacje, Aron. Dziękuję bardzo. Gratulujemy oczywiście także my. No, czasami jest tak, że jakiś zespół leży bardziej piłkarzowi. Aron Stasiak ewidentnie patent na Legionowie miał. Cieszymy się z awansu Górnika Łęczna. Arek się cieszy podwójnie, bo to człowiek reprezentujący Lubelszczyznę. No i Aron już wspominał o tym, że Lubelszczyzna zadowolona, bo awans motoru, awans Górnika Łęczna, finał Pucharu Polski w Lublinie. No i że Lublin się będzie palił. Lublin się będzie palił. Arka to najbardziej ucieszyło. Mam nadzieję, że będzie miał do czego wracać, Arek. Wydaje mi się, że chyba jednak dzisiaj, tak jak powiedział tutaj Aron, no, będzie się Lublin palił, ale to chyba bardziej dyskoteki się będą paliły. No bo zasłużone zwycięstwo, widzieliśmy 2-0, awans też, także wielkie gratulacje dla całego klubu, dla wszystkich działaczy. Gdybyśmy mieli dzisiaj oceniać styl, wybierając spośród tych 3 drużyn, jakie podglądaliśmy, czyli Górnika, Widzewa i GKS-u, no to Łęczna zdecydowanie na plus. Widzew mógł się podobać z gry, zwłaszcza w drugiej części spotkania i po tym momencie, kiedy stracił gola, natomiast no, wynik był brutalny. Znicz wygrał na wyjeździe w Łodzi 1-0. Za chwilkę oczywiście zobaczymy sobie te najciekawsze sytuacje. No i takie mieszane uczucia z pewnością mają kibice w Łodzi i piłkarze pewnie też. Z jednej strony awans jest i tego serdecznie gratulujemy łodzianom, natomiast z drugiej strony ten awans wywalczony w takich okolicznościach, że nie zazdrościmy piłkarzom gospodarzy raczej dzisiaj.
Tam może gorąco na stadionie Łodzi będzie też będzie płonąć Łódź, ale trochę w inny sposób i rzeczywiście nie jest to radość. No jedno jest pewne, gratulacje dla Widzewa, bo rzeczywiście długo chcieli awansować i gdzieś tam robią krok po kroku, żeby dojść do ekstraklasy. Ale niestety to też przyszedł czas na zastanowienie, na podejmowanie różnych decyzji, na przemyśleniem strategii, bo no niestety no, na 7 spotkań, 4 porażki. 7 ostatnich spotkań. 7 ostatnich, tak, 7 ostatnich spotkań. I jedno zwycięstwo w tej serii, tylko. Tylko jedno zwycięstwo, więc drużyna z takim potencjałem ludzkim i wspominałeś o tym, ilu piłkarzy grało w ekstraklasie. To jest za mało to, co Widzew pokazał w tym sezonie. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, sami piłkarze, kibice, trener podejrzewam. No coś tam nie pykło, trzeba się zastanowić i po prostu obrać nowy kierunek. Nic się nie wydarzyło, cel osiągnięty, ale żeby iść do przodu, niestety trzeba przemyśleć i podjąć ważne decyzje. Myślę, że mimo tego awansu w Łodzi będzie wielkie sprzątanie po sezonie. Zobaczymy, ale najpierw posłuchamy Bartłomieja Poczobuta, z którym rozmawia Anna Kozińska. Informacja, że Katowice awansują, to taka informacja dla Was na pocieszenie z perspektywy tego, jak wyglądało to spotkanie? No, na pewno nie tak miało to wyglądać. Mieliśmy dzisiaj wygrać i chcieliśmy, na pewno bardzo nie udało się. No, jesteśmy źli naprawdę. W przerwie też poleciały gorzkie słowa i no nie wiem, to powiedzieć, ciężko mi powiedzieć, na pewno powiem Ci się cieszyć z tego awansu, bo no nie tak po tej pandemii się wyobrażaliśmy tą grę i ja jestem naprawdę zszokowany i ciężko mi coś powiedzieć. Ale te gratulacje na pewno powinniście przyjąć. Wracacie na zaplecze Ekstraklasy. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, co się stało, że z tylu sytuacji ofensywnych nie wykorzystaliście żadnej? Czemu zabrakło jakości? Czego zabrakło jeszcze? Sami nie wiem. No ciężko coś powiedzieć, że czego zabrakło. No ciężko po takim meczu teraz, tyle emocji. Naprawdę ciężko mi się rozmawia. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć i kurde, jestem zszokowany. Mieliśmy sytuację, ale też wiadomo, że popełniliśmy błąd przy bramce i nie może się tam nam zdarzyć, ale ciężko mi coś powiedzieć, naprawdę. Aż mi głupio. Nie wiem, co powiedzieć. Ja jeszcze chwilę przeanalizuję z tobą ten mecz, jeśli pozwolisz, bo faktycznie przekonaliście się, że ten jeden błąd może dzisiaj kosztować tej bramce zniszczenia, bo to była w sumie jedna trudna sytuacja, nie w niczym z tej poprzeczki. No na pewno, no. Wiedzieliśmy, że to będzie taki mecz, że z niczym wyjdzie, może z jedną kontrą. Uczulaliśmy to przed meczem i później w przerwie, i jedna kontra im się udała i niestety przegrywamy ten mecz, no i nie tak to miało wyglądać. A masz jakieś takie wnioski, co się stało rzeczywiście po tej przerwie, po pandemii? Nie, no ciężko nam, cały czas próbowaliśmy coś znaleźć, cały czas próbowaliśmy szukać tego, czego nam brakuje, czego, co możemy zrobić. Próbowaliśmy już chyba wszystkiego i no i no wiadomo, cieszy może. Nie po tym meczu, ale ten awans jest zrobiony, taki był cel, ale na pewno nie w takim stylu. Powiedz, jakie emocje Ci to poruszyło? Z jednej strony jest awans, ale rzeczywiście należy chyba szybko. No na pewno. Nie dziwi mi w ogóle zdenerwowanie kibiców, że są na nas źli, że są źli na to, co się dzieje w klubie, bo to nie tak to ma wyglądać. Mamy taki skład, powinniśmy wygrywać te mecze pewnie, ale to, co się dzieje po pandemii, to my sami jesteśmy w szoku, nie wiemy, co robić. Nie wiedzieliśmy wszystko, próbowaliśmy i no, udało się, ale no, nie tak miało to wyglądać i jedynie mogę przeprosić kibiców za nasz styl i za to, co robiliśmy po pandemii. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tyle Bartłomiej Poczobut, sam zdziwiony, jak mówił w swoim imieniu i kolegów, co to się zdziało z tym zespołem po pandemii, ale Sebastianie, wspominałeś, ten bilans rzeczywiście katastrofalny. Mecz w Łodzi miał swoich bohaterów. Natomiast nie byli to piłkarze Widzewa. Parę ciepłych słów na pewno bramkarzowi Znicza się należy. Tak, dokładnie. No dzisiaj to był tak naprawdę Widzew Łódź i Piotr Misztal. No widzieliśmy, no... Taki pojedynek mieliśmy. Taki pojedynek. No, trzeba powiedzieć, że Piotr Misztal no dzisiaj fantastyczny mecz w jego wykonaniu. No, wiele bardzo takich interwencji w kluczowych momentach. Widzieliśmy i brylował na przedpolu i wszystkie piłki, które były grane prostopadłe w pole karne. On wychodził na 100%. Także naprawdę wielki mecz. Tutaj też wielkie też podziękowania dla niego. Podejrzewam, że chłopaki dzisiaj też w Warszawie go dobrze ugoszczą. Pruszków też się będzie palił. Pruszków też się będzie w Polsce. Pruszków dzisiaj się nazywa Misztal. Także to wielkie gratulacje. 3 punkty na Widzewie w tak bardzo ważnym meczu i ciężkim. No to wielkie gratulacje do Znicza. Tak jest. Popatrzmy sobie na tabelę. Możemy rozmawiać jak najbardziej, ale zobaczmy na komplet wyników i tabelę tą ostateczną, końcową. Po 34 seriach spotkań w drugiej lidze. Tak wyglądają wyniki, jakie padły dzisiaj na boiskach. Oczywiście podglądaliśmy głównie te 3 spotkania i przypominamy w tym trzecim
GKS Katowice zremisował z Resowią 1-1, mimo że dusił niemiłosiernie do końca, miał sporo stałych fragmentów gry, których nie udało się jednak zamienić na gola. To jest komplet rezultatów, za chwilkę także oczywiście tabela. No, przede wszystkim GKS chyba nie to, co musiał zrobić, zrobił po prostu, no bo oni absolutnie potrzebowali zwycięstwa. Mieli też komfortową sytuację już tydzień wcześniej, kiedy Widzew przegrał 1-0 i znali ten wynik. Prawda. Mieli także komfortową sytuację dzisiaj, bo najpóźniej zaczęli zaczęli tak samo, o tej samej godzinie, natomiast szybko przyszło opóźnienie. Wiadomo było, że oni skończą później, najpóźniej nawet ze wszystkich, więc wiedzieli, co się dzieje na innych boiskach. A tak wygląda ta tabela końcowa po 34 seriach spotkań. Do Katowic teraz się przenosimy. Tylko przypominamy, że Stal Stalowa Wola to jest ten zespół, jaki spada i to jest odpowiedź na pytanie, której to odpowiedzi do dzisiaj nie znaliśmy, a ta seria spotkań o tym przesądziła. Wracamy do Katowic. Arkadiusz Jędrych przed kamerą Telewizji Polskiej. Olga Rybicka pyta. Obrońca GKS-u Katowice Arkadiusz Jędrych. Arek, troszkę powodów do takiego poczucia niedosytu po tym meczu chyba macie. No tak, tak jak pani mówi, ten niedosyt pozostaje. Mimo wszystko myślę, że wraz z kibicami tutaj stworzyliśmy fajne widowisko. Tym bardziej szkoda, że nie udało nam się tego przypieczętować i gdzieś w końcowych momentach dobić rywala, bo były ku temu szanse, ale jesteśmy dalej w grze, musimy mieć dalej głowy w górze i to, co kibice dzisiaj pokazali, byli naszym 12 zawodnikiem i we wtorek musimy dalej walczyć. To wsparcie kibiców na pewno słyszeliście, jak ucieszyliście po golu w Łodzi, czy nie zwróciliście na to uwagi? Powiem szczerze, że jak się jest na boisku, to się aż tak o tym nie myśli. Skupialiśmy się, staraliśmy się robić swoje. Widać było, że dążyliśmy cały czas mimo wszystko do wygrania tego meczu. Nie zadawala nas żaden remis, żaden inny wynik i myślę, że to było widać, że dążyliśmy. Niestety ta piłka dzisiaj nie chciała nam wpaść na 2-1 i tak jak mówię, no musimy we wtorek dalej się bić o nasz cel. Widać było tę walkę do końca, bo i w pierwszej, i w drugiej połowie to w tych ostatnich momentach byliście najgroźniejsi. Tak, myślę, że niejednokrotnie ta drużyna pokazywała charakter i mam nadzieję, że będzie tak dalej i że będziemy dalej konsekwentni i w konsekwencji tego i w skutku przyniesie to we wtorek czy następnie w piątek, tak jak mówię, osiągnięty cel. Właśnie ta droga do pierwszej ligi wciąż otwarta, ale się wydłużyła jeszcze o dwa spotkania. Trzeba będzie bardzo szybko odpoczywać. No tak, wiadomo, teraz ważna regeneracja. Tak jak pani mówi, no już we wtorek najbliższy mecz, musimy się szybciutko zregenerować, szybciutko skoncentrować na kolejnym rywalu i robić dalej swoje. W takich momentach to pewnie jednak i te siły dodatkowe się czuje, jak się wie, co jeszcze przed wami. No tak, wiadomo, tak jak mówię, dodatkowym bodźcem tutaj był nasz, tak jak zawsze, 12 zawodnik i to jest też nasza siła i mam nadzieję, że odwdzięczamy się walką, zaangażowaniem i tym, co robimy na boisku, tym wszystkim ludziom, którzy przychodzą na nasze mecze i mam nadzieję, że dalej ten 12 zawodnik będzie nas ciągnął i już w piątek będziemy się razem z tym naszym 12 zawodnikiem, który jest w topowej atmosferze, utrzymuje nas i tak jak mówię, mam nadzieję, że dopniemy swego. Dziękuję bardzo. Tyle Arkadiusz Jędrych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Arkadiuszowi Jędrychowi, dziękujemy Oldze Rybickiej i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o spotkania barażowe, bo przypominam, że podobnie zresztą jak w pierwszej lidze, w drugiej także będą obowiązywały baraże, w których zobaczymy trzecią, czwartą, piątą i szóstą ekipę tabeli. Czyli zobaczymy GKS Katowice, który będzie miał przywilej zagrania dwóch meczów na własnym stadionie jako trzeci zespół i doskonale wiemy, że te mecze już właściwie za chwilę, 28 lipca, 31 lipca. Trzeba zamykać to wszystko, no, dokładnie, więc nie ma czasu, bo trzeba zaraz startować znowu, więc tutaj rzeczywiście jeszcze trochę emocji nam zostało. To jeszcze szybciutkie typy, moi drodzy panowie, bo GKS Katowice, które oglądaliśmy, czy podglądaliśmy, może bardziej dziś zmierzy się ze Stalą Rzeszów, a Bytowia z Resowią. No przede wszystkim wielki triumf Podkarpacia, bo dwa zespoły z Rzeszowa znajdą się w barażach. Znaczy ja powiem tak, ciężki mecz dla GKS-u Katowice. Stal Rzeszów naprawdę w końcówce sezonu złapała wiatr w żagle i pamiętajmy, że w 6 ostatnich meczach 5 zwyciężyła, 1 remis. Także tutaj GKS Katowice czeka naprawdę ciężki bój. Ja tutaj bym postawił na Stal Rzeszów. Na Stalówkę, mimo tak, tego własnego mimo, boiska dla Katowic. No, nie okazało się atutem na przykład dzisiaj w starciu z inną rzeszowską ekipą, prawda? To własne boisko nie wystarczyło do tego, żeby ponieść piłkarzy GKS-u do sukcesu. Bytowia, Resowia, Sebastianie, to dla ciebie. Wiesz co, na Bytowie. Jednak gdzieś tam ode mnie bliżej jest. Bliżej, więc stawiam po prostu na Bytowie. No, jestem ciekaw, jak to się potoczy, ale może być sytuacja też, że GKS znowu się spotka
jak dzisiaj z Resowią. Ale może być też inna sytuacja i jeszcze jedno miejsce w Polsce na zapłonie, jeśli Stal Rzeszów spotka się z Resowią w finale barażu. To by było dopiero. To już wyszło. To by było piękne. No, jedna już była pewność, że jedna drużyna z Rzeszowa by była. No ale to ciekawie. No, mi się podobają te baraże generalnie, bo to rzeczywiście dodatkowe emocje i już tutaj jakby nie ma kilkunastu meczów, tylko już jest 1-3-2 i wszystko wiemy. To my jeszcze tylko przypominamy, że na wtorek zapraszamy oczywiście do TVP Sport i te spotkania barażowe jak najbardziej pokażemy. Wiemy, że druga liga cieszy się wielkim zainteresowaniem, jest chętnie oglądana, a my z naszą ofertą staramy się do kibiców piłkarskich wychodzić. Przypominamy zatem GKS Katowice, Stal Rzeszów i Bytowia Resowia. To są te dwa spotkania barażowe, jakie Państwu pokażemy już we wtorek, więc serdecznie zapraszamy. Gościom dzisiaj dziękujemy. Sebastian Miller, Arkadiusz Onyszko. Dzięki panowie. Dziękujemy bardzo. Oby Siarku miał do czego wracać, skoro Lublina płonąć. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zapraszamy za chwilę Gala Bokserska na naszej antenie, a emocje piłkarskie wracają, jak wspominaliśmy, we wtorek. Do zobaczenia.